Moi kochani, witajcie. Dzisiaj w takiej scenerii, zobaczcie, trochę tajemniczej, trochę leśnej. Jesteśmy dzisiaj nastawieni na live'a. To jest trudne przedsięwzięcie techniczne. Trochę mam tremę. Wybaczcie, jakby coś poszło nie tak, to proszę o życzliwość, wspierającą energię. Wszystko naprawimy. Bo dzisiaj mamy wspaniałe tematy, no a ja mam za plecami przyjaciela mojego, więc myślę, że w razie czego mnie uratuje, zawsze jesteśmy blisko, zawsze jesteśmy yy, jakoś w połączeniu. Andy Choiński. Witam, witam, witam Cię Moniko, witam wszystkich, witam. Można właśnie powiedzieć, że jesteś autorem mojego istnienia w internecie, więc musisz się pokazywać. Andy Hoński jest producentem tego live'a, więc proszę przywitaj moich kochanych słuchaczy i widzów od siebie, bo wszyscy tutaj Ciebie kochają. Witam, witam Was wszystkich, moi kochani. Moniko, witam Cię no i witam naszego gościa, który za chwilę się pojawi. Zobacz jaki, e, tak naprawdę narzekamy na naszą cywilizację, ale ze względu na technikę, która poszła do przodu. E, wy jesteście w Polsce, a ja tutaj ze Stanów Zjednoczonych. E, wasz live rozpowszechnia na cały świat tak naprawdę, więc e, no jest super, jest super. Ja się bardzo cieszę, że mogę Wam pomóc, no i od czasu do czasu mam nadzieję, że będę to robił. Ja myślę, że od czasu do czasu to wiesz, jest za mało, że, że się włączysz bardziej aktywnie, bo bez Ciebie to świat nie byłby taki fajny. W końcu ciepło przyjaźni rozświetla naszą drogę na Ziemi, jakaby tutaj ciemna nie była. Chciałam też powiedzieć, że my wszyscy tutaj jesteśmy połączeni przyjaźnią, tak jak powiedziałam wcześniej, cicho Bardzo dziękuję, że jesteście bardzo was odczuwam, dziękuję za wasze działania, za udostępnianie za pracę dla strumyczka adminom naszym wszystkim dziękujemy no Andy to w ogóle nie wiem jak ci podziękować a nie będę teraz, podziękuję ci na końcu i jeszcze musimy podziękować komuś, kogo rola tutaj też będzie niebagatelna i będzie dziś ostro moderował, gdyby się pojawiły jakieś niedobre influencje to Agni na czacie jest i nie będzie miała litości, więc prosimy bardzo. Dzisiaj bądźcie grzeczni. Andy, to co do roboty, ruszamy. Tak, tak. dobrze, to ja się wyłączam. Ale jesteś, ale jesteś tak, z nami. Tak. Cały czas. ja jestem z Wami cały czas, będę kontrolował, co tutaj się dzieje. a Ja myślę, że już pora na wprowadzenie naszego gościa. Tak, ja powiem, że dzisiaj jest z nami ktoś, kto widzi więcej, więcej czuje. Jest bardzo połączony ze wszystkim, co jest. Ze mną też. Bardzo żeśmy się zaprzyjaźnili. Wy go bardzo kochacie. No i właściwie ta sesja pytań jest na Waszą prośbę. Pytania były zbierane za pomocą wielu kanałów, wielu źródeł. Były posty. Pytania są też z korespondencji. Bardzo dużo kwestii do poruszenia. Zatem witam dziś mojego przyjaciela, wspaniałego muzyka Dariusza Korcza. Pokaż się, Dareczku. Witam Ciebie, Moniko, witam wszystkich moich słuchaczy. Bardzo Darek mi się mimo. w ogóle nie chciał przygotować do tego w żaden sposób, więc dzisiaj będzie jechał na żywca, słuchajcie. Więc nie wiemy, komu z nas się dostanie, bo taki, co widzi więcej, czasem może dać komuś klapsa, ale mam nadzieję, że i Wy jesteście na to gotowi. I po prostu, to co, startujemy. Dareczku, gotów? Gotów, gotów. Pierwsze pytanie. Czy Pana wrażliwość, duchowość, bo ona jest niezwykła, nie jest przypadkiem źle odbierana w Pana środowisku zawodowym? Jak Pan to łączy z pracą? W pracy mam swoją maskę. I za tej maski nikt mnie nie widzi. Tam nie odbierają za zupełnie kogo innego, za zupełnie innego człowieka. Ja tu przyszedłem, żeby pewne rzeczy, jakby to powiedzieć, porządkować, które niekoniecznie są miłe, nawet są bardzo niemiłe dla wielu, szczególnie dla tych, którzy mają ego. A jednym z głównych zadań moich tutaj to jest przywoływanie tego ego do porządku. A to bardzo często jest bolesne. Zna mnie parę osób, ja wiem, z 15 może, wiedzą kim jestem, znają moje możliwości. Natomiast wszyscy inni widzą tylko moją maskę, którą ja nazywam dziki. A to jest miła maska, tak w ogóle, jak ty ją Nie, okryś, ona jest proszę. bardzo niemiła. Ja próbowałem tą maskę zrzucić dwa razy i dwa razy bym zakończył żywot. Nie wolno tego robić. Człowiek przychodzi tutaj, ma jakiś cel przed sobą i nie wolno mu od tego uciec, ponieważ sam o tym zadecydował. Zanim tu przyszedł, zgodził się na pewne rzeczy, na pewne warunki, sam sobie wybrał te warunki. No a jako, że ta maska moja jest bardzo przykra, często, chciałem ją zrzucić, żeby stać się normalnym człowiekiem. I bardzo to było niemiłe dla mnie. No, po, po każdy, straciłbym życie prak praktycznie raz. Każdy z ekstrasensów zawsze chce być normalny, czyli nie chce w żaden sposób odbiegać od tego, co go otacza. No ale Ty sobie wybrałeś nie najgorsze otoczenie, bo. Jesteś muzykiem, czyli egzystujesz w świecie piękna i w świecie dźwięków. To, że ten świat jest pełen no, tak samo nadpsutych influencji jak wszystkie inne światy, to ja mogę potwierdzić, że tak jest. To nie jest wcale taki cudowny świat, niebufetowy, niewrogi. No a to, co się działo w sztuce. Jeszcze niedawno, za czasów zarazy, no to wołało też o pomstę do nieba, więc tak troszkę chciałabym zdjąć ten płaszczyk niezwykłości z tego środowiska, ale jednak samo wejście w tą sferę dźwięku pewnie wiele ci ułatwia. Jak to odczuwasz? Ja mam piękny zawód. Ja właściwie nie mam zawodu, ja mam całe życie urlop. Albo jestem w pracy, albo jestem na wsi. Albo pracuję ze studentami. A to też daje mi wiele satysfakcji. Ci studenci nawet nie wiedzą, ile mnie uczą. Oni nie wiedzą, że więcej oni mnie nauczą niż ja ich. Także zawsze mnie, mam zawsze na mnie Twoja pokora uwodziła. Ja nie jestem pokorny, broń Boże. Ale oni Cię kochają, bo nie można nie kochać kogoś, kto jest tak otwarty, pełen miłości i pełen chęci pomocy, bo Ty jesteś bardzo wspierający. Ja już się o tym przekonałam nieraz, już się troszkę znamy i w każdym momencie zawsze mogę liczyć na dobrą myśl, na takie wsparcie energetyczne, i myślę, że każdy z Twoich studentów otrzymuje to samo otrzymuje chociaż też dostają kopniaki niezłe. Bo kopniaki są pedagogiczne, kopniaki są edukacyjne. Kopniaki czasem to... pozwalają, żeby człowiek się po prostu nie rozwalił. Zgadza się, ale nie u każdego. Jednego można popędzić, drugiego nie można. Ja dochodzę do takiej, jak już widzę, że jest ciężko, no to dochodzę do granicy, gdzie widzę, że ten ktoś przełamie jak przejdę dalej przełamie się i wtedy już nic bym nie uzyskał. Dlatego do pewnej granicy dochodzę a później przestaję. No bo każdy wybiera sobie swój los i musimy pozwolić realizować doświadczenie każdemu. Dobra, no ja zawsze, ja mówię, zawsze mówię każdemu studentowi czy tam nawet uczniowi ze średniej szkoły którzy do mnie przychodzą. Mówię nie przyszedłeś tu do mnie po to że ja cię nauczył grać na altówce. Tylko po to żebym ja ci pomógł. I na pewno nie po to, że ja ci tu powiem, bo ja ci opowiem o muzyce wiele pięknych rzeczy, pokażę Ci jak się to robi, jak się to robi, ale wiedzę, którą ja ci przekazuję, to nie jest wiedza z tego świata. To jest niematerialna wiedza, dzięki której Ty możesz później się wznieść. A to jest Twój wybór, że chciałeś tu do mnie przyjść. Zanim jeszcze tu przeszedłeś na ten świat, to już wiedziałeś, że tu będziesz moim. Że będziesz z Darkiem Korczem pracował kiedyś, bo. Ci wszyscy ludzie, którzy stają na naszej drodze, no właśnie są zakontraktowani przed urodzeniem. Zgadza się, właśnie tak jest. Dobrze, słuchaj. Jeżeli jesteśmy przy tych muzycznych mm, sprawach, to zacznijmy od tego. Um, Wracam do naszego programu o stroju 432, bo ciągle pojawiają się pytania związane z tym tematem. Zatem dostaniesz takie pytanie. Ktoś postawił je nie do końca rozumiejąc te kwestie, więc proszę jakoś się bardziej globalnie może też do niej odnieść. Często są na YouTube nagrania z zaznaczeniem utwór 432 Hz. Ale czy to możliwe, żeby w takiej tonacji rzeczywiście to było odtworzone na obecnym sprzęcie? Czy właśnie z powodu słuchania tego nagrania ze smartfona czy laptopa, czy raczej. Nie jest to możliwe. Ja tutaj czytam tak, jak jest zedytowane to pytanie. Wydaje mi się, że zmiana zaszła już tak daleko, że raczej nie pozwoliliby, aby możliwe było słuchanie w 432 utworów z powodów technicznych, jednak nie wiem dlatego moje pytanie. Proszę wyjaśnij, to bo to ciągle niezrozumiałe. Przede wszystkim 432 jakakolwiek częstotliwość 528 i tak dalej. To jest pojedynczy dźwięk. Jeżeli słuchacie Państwo jakiegoś utworu, to słuchacie tysięcy najróżniejszych częstotliwości. Z tym, że dźwięk A ma 432. To jest tylko jeden z nielicznych dźwięków. Dlatego ja się dziwię czasami, ktoś sobie zada wiele trudu, jakąś muzykę relaksacyjną zmontuje, jakieś odgłosy natury i tam nie słychać tej nuty A. Dlatego za dawnych lat, jak ja ludziom coś takiego, no nie ja to zrobiłem, ja to wziąłem z internetu, ale na tą muzykę, którą ktoś zrobił, ja na, nałożyłem z generatora ciągły dźwięk 432, który jest dźwiękiem A, lub 528. Czyli za tymi wszystkimi odgłosami natury, za, tymi, za tym deszczem, który tam słychać, za piorunami, za odgłosami ptaków wiatru, Cały czas słychać jeden ciągły dźwięk 432, czyli A. To Dlatego nie, nie można powiedzieć, że ptak śpiewa w 432, tak jak jeden doktorant opowiadał ze Stanów Zjednoczonych. Nie można powiedzieć, że my ziewamy, przeciągamy się w 432, bo to jest, to jest niewykonalne. Ja myślę, on dobrze. Jakby to powiedzieć, zamysł miał prawidłowy. Ale wykonanie nieodpowiednie. Czyli on nie rozumiał sedna tego, o co, o co chodzi. Że to jest tylko jeden, jeden, jeden dźwięk w tej całej skali. A została ona zawyżona, żebyśmy nie żyli w harmonii, żebyśmy nie wybrowali tak, jak się należy, a kontrolerom, kontrolerom zależy na tym, żebyśmy nie byli podłączeni do absolutnie do wszechświata, żebyśmy tu byli wczepieni w tę materię, wtedy nic nie rozumiemy. Nie mamy wtedy dostępu. Ja postanowiłam o tym powiedzieć. Będzie audycja na temat tych dostępów DNA. Niedługo nagram, to tam w wyłożę lepiej, ale 432 to jest po prostu wysokość pewnego A. Inne A o wysokości 440-442 to jest właśnie to A zawyżone. I jeśli orkiestra się dostroi do takiego A, no to wtedy macie zablokowane to, co się budzi wtedy, kiedy orkiestra jest dostrojona do 432. Więc słuchajcie, jest taka aplikacja, można sobie ściągnąć na telefon. Ona się nazywa Spektroid i można nią mierzyć dominujące częstotliwości. Jeśli chce się wam zainstalować, to dobrze działa. Ja używam. Idziemy do następnego pytania. Tylko może ja dodam jedną rzecz, A, ponieważ my tak mówimy cały czas, że orkiestra, jakieś nagranie jest podwyższone do 442, nawet 445, i ludzie mogą pomyśleć, no to w takim razie nie warto chodzić na koncerty, nie warto słuchać tej muzyki, więc nic bardziej mylnego. Oczywiście, lepiej dla nas wspomagający jest ten strój, w którym A ma 432 Hz, natomiast muzyka niesie ze sobą, ja to nazwałem dla własnych celów przekaz. Ja do dziś nie wiem, co to jest. Nie ma znaczenia, jakie to jest wykonanie. To może być bardzo kiepskie wykonanie, średnie wykonanie, kapitalne wykonanie jakiejś wybitnej orkiestry. Od danego momentu, w danym takcie, od, jed, od danej nuty, do którejś tam, po iluś taktach, czasami to ma dwa takty, pięć, dziesięć, czasami dwie linijki, czasami trzy linijki, gdzie przepływa tak kolosalna energia. Że tacy ludzie jak ja mają wielki problem, żeby opanować się. Bo są przypadki, że no, mam przyjaciółkę, która, mówiąc kolokwialnie, fiknęła orła raz. Nogi na głowę, aldówkę ktoś złapał, kolega, ponieważ przepływ energii jest tak duży, że człowiek właściwie może stracić przytomność. Gra, nagrywaliśmy niedawno, nie, graliśmy na koncercie z panem Nestorowiczem Karłowicza utwór. No i tam był tak potężny przepływ energii, że trzeba było się dobrze pilnować, żeby nie spać z krzesła. Trzeba to się też pilnować, jest... żeby łzy się nie, nie lały z oczu, bo czasami no, no jest nie do, nie do opanowania. Ale to też jest energia muzyków. Trzeba powiedzieć, że wygrając, czy ja śpiewając, no wkładamy też w to wszystko swoją wibrację, która jeśli się łączy, tak jak w wypadku orkiestry, no to to jest petardowa wibracja, przekaz ogromny. Jeśli jeszcze za pulpitem stoi wspaniały dyrygent, no to w ogóle mamy cudowne mm, doświadczenia i nie uciekajcie od muzyki bo muzyka pojawia się wtedy w życiu człowieka kiedy jest potrzebna korekta wibracji ja na sobie odczuwam to bardzo wtedy kiedy y, jestem doświadczam jakiegoś uszczerbku wiem jakiej muzyki powinnam posłuchać żeby naprawić to swoje pole ja myślę darku że to już sobie zostawimy na następną Audycję, jakąś specjalnie poświęconą muzyce, bo tutaj mamy nie tylko muzyków i nie tylko miłośników muzyki poważnej, bo my w tej muzyce poważnej troszkę pływamy oboje. Idźmy dalej do pytań ludzi, bo tych pytań mamy bardzo dużo na dziś zaplanowanych, więc chciałabym, żeby to miało jakąś płynność. Od dawna fascynuje mnie energia imienia, zarówno energia poszczególnych liter, jak i całego brzmienia. Czy imiona są w ogóle ważne? Czy są obrazem jakiejś energetyki? Jak ją odczytać? Jak najlepiej przetworzyć, aby wykorzystać zawarty w niej potencjał? To jest bardzo ważna rzecz. Imię przynosimy ze sobą. Stamtąd, skąd przychodzimy. Nie jest to nasze oryginalne imię. Bardzo często po tamtej stronie mamy inne imiona. Tych imion jest kwadryliony. Ja się nie spotkałem nigdy, żeby istoty tam miały dwie, dwie istoty to samo imię. Ja nie wiem jak to jest, ale nie spotkałem się z czymś takim. Natomiast dusza sobie wybiera imię razem z tymi, których sobie wybierze za rodzica. I takie imię tutaj przyjmuję. Jedne imiona, ze względu na to, co sobie wybieramy, jak tu przychodzimy, są wspierające nas, inne, no niestety, nie są wspierające. I to zostało celowo przez tak zwaną duszę wybrane, żeby nam stwarzać problemy w życiu. Żeby w pewnych wypadkach nas to zaniżało, żebyśmy mieli, jakby to powiedzieć, większe możliwości pracy nad sobą. Imiona. Powinny być w formie, w jakiej są oryginalnie. Jeżeli jest Ewa, to ono ma największą moc. Jeżeli powiemy Ewuniu, Ewusiu i tak dalej, ta moc momentalnie gaśnie. Pamiętam taki przypadek. Mieliśmy seminarium na Górze Świętej Anny i była pani z malutkim dzieckiem. I to dziecko strasznie było nerwowe. No, trudno było temu dziecku siedzieć tam przez tyle godzin i wysłuchiwać czegoś, o czym nie miało pojęcia. Zresztą to była malutka dziewczynka, ta może miała 3-4 lata. I mój przyjaciel nagle zaczął do niej mówić oryginalnym imieniem. Czyli jak już mówiliśmy Ewa, to mówił Ewa, Ewa. Podoba ci się tu? Jesteś Ewa. To jest piękne imię. I to dziecko w momencie się uspokoiło. Zaczęło słuchać. Zaczęło być zainteresowane tym, co się tam dzieje. Pomimo, że teoretycznie mogło nic nie rozumieć. Więc y, szczególnie pewne imiona, jak Tomasz na przykład, jak no wiele imion. Y, Maria Magdalena, i tak dalej, gdzie przyjmowane były te imiona przez awatarów, mają potężną moc, olbrzymią moc. I należy używać je w niezmiękczonej formie. Chociaż, jak między sobą w domu rozmawiamy, to nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sobie mogli zmiękczać, bo to jest dla człowieka miłe. Natomiast, jeżeli chcemy podnieść swoje wibracje, zwiększyć swoją moc. To w ogóle możemy mówić, wymawiać swoje imię własne. Czyli Ewa, kocham cię. Jesteś piękna i kocham cię. Czyli mówię to do siebie. Jak ktoś mi zadaje pytanie, jakie ma nazwisko przyjąć, to ja mówię, co, jak się do tego przygotować. Na przykład była przyjaciółka moja, która już nie żyje, i chciała mieć podwójne nazwisko. Ja jej powiedziałem, co ma zrobić ze sobą, żeby przygotować ją do tego, i później powiedziałem: Najpierw mów do siebie, jak bardzo się kochasz. A potem zacznij wymawiać najpierw jedno nazwisko, później drugie, a później obydwa tak jakie chcesz przyjąć, i poczujesz, co się z tobą będzie działo. Ja powiedziałem: Za pół godziny tu przychodzisz do mnie i dokładnie wiesz, jakie chcesz mieć nazwisko. No ona poszła, tam sobie siadła na schodach jeszcze pamiętam, tu była zima, strasznie tam było zimno. U mnie w pracy w Starym Nostrze. I za 15 minut przyleciała, rzu rzuciła mi się na szyję i mówi wiem jakie chcę mieć nazwisko. Mówi, tylko jest jeden problem. Jutro idę odbierać mój dowód, bo ona miała trzy obywatelstwa. Szwajcarskie, niemieckie i polskie. I przychodziła już odbierać ze zmienionym nazwiskiem, podwójnym dowód. I poszła tam, uklęk uklękła przed tym naczelnikiem, powiedziała proszę pana Jestem głupia, proszę się nie gniewać, poniosę wszelkie koszty, ale proszę mi zmienić ten dowód. Chcę mieć tylko takie nazwisko. Sama, sama poczuła, jak jej, ciało, jak jej ciało pracuje, jak to, to ciało odbiera, kiedy ona wymawia to nazwisko, które powinna przyjąć po mężu. A nazwiska to też jest ca, cała, cała historia z nazwiskami. No powiedziałeś, że tutaj może czasami dokopię komuś. No niestety, wszystkie panie, które mają podwójne nazwisko, mają problem. Bo człowiek powinien być sobą, powinien być czymś określonym. Nawet czyjąś własnością, prawda? A nie rozdwojonym. A tak tu narzucono taki styl jakiś kiedyś ktoś prowadził, no, że można mieć dwa nazwiska. No, nikomu nie będę bronił mieć dwóch nazwisk, ale mają. Te, panie problemy w życiu. Ponieważ jedną nogą stoją tu, a drugą tu. Zamiast twardo stać dwoma nogami na ziemi. Także pielęgnujcie państwo imiona, mówcie do dzieci niezmiękczonym imieniem. Często, nawet jak śpią, można do nich podejść, kiedy śpią i wymawiać to imię ciągle. Dziecko jest chore, można przyjść, i powiedzieć Magdaleno, 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 kocham Cię Magdaleno, a nie Ma Madziu i tak dalej. To widzisz, I, sami, I sami obserwujemy, co się stanie. Często mówimy do siebie my. Ja mówię do Ciebie Dareczku, Ty mówisz do mnie Moniczko, ale na szczęście nie mówisz do mnie Monia. Ja nie lubię tego bardzo. Ale też jest tak, że z wieloma takimi... Hmm. Yy, nikami, tak, rezonujemy. Jeżeli ktoś yy, się czuje z tym dobrze i jeżeli uważa, że yy, taki rezonans jest mu potrzebny, to nie ma powodu, żeby takiego rezonansu przybierać. Oczywiście. Idziemy dalej. Jak to jest z tą karmą? Podobno już mamy odpuszczenie karmy, nie musimy już jej realizować, odpracowywać. Czy coś na ten temat. Wam tutaj, Tobie darku wiadomo. Przede wszystkim karma to jest coś, co jest całkowicie źle zrozumiane. Karma to jest narzucony program przez religię, żeby ludzie się bali, żeby ludzie potrzebowali przewodnika, który ich tam przeprowadzi. A tam nikt nikogo nie przeprowadzi. Do tego przejścia przygotowujemy się sami przez całe życie. Powinniśmy to robić świadomie. Zanim tu przyjdziemy na ten świat, każda dusza, czy to, co tutaj do nas wchodzi, zakłada sobie, co ma do przerobienia. Jakie, jakby to powiedzieć, obciążenia materialne. Przyjmuje na siebie i potrzebuje te, te obciążenia przepracować. Żeby od tej materii się oddalać. Jest córka i matka. Ta córka dorosła i całkowicie tej matki nie szanuje. Ona to wie. Ona by chciała, stara się, ale jakoś jej to nie wychodzi i całkowicie tą matkę ignoruje. Widzi, że ta matka cierpi. Ta matka w końcu kiedyś odeszła stąd, i ta córka została z tą myślą, że no matka miała wielki problem, bo uważała, że to wszystko, co temu dziecku dała, to w zamian za to nie dostała od tej córki miłości. Ta córka kiedyś stąd odchodzi, i kiedy już jest tam, zobaczyła, że to, co miała przepracować, nie przepracowała. I teraz, kiedy następny raz tu przychodzi, się wciela, na przykład bierze sobie na jako bagaż swój, żeby zrozumieć, co ta matka czuła. I w tym życiu, w którym tutaj wstąpiła, jej córka albo jej syn traktuje ją tak samo lub jeszcze gorzej, jak ona traktowała swoją matkę. Ale to nie dlatego, że to jest jakakolwiek kara. Nie ma czegoś takiego jak kara. To jest wszystko, co tu mamy. Zaplanowaliśmy sobie tam, lub jest konsekwencją tych myśli materialnych w tej chwili, które mamy. Natomiast przynajmniej 30% wielu rzeczy, które doświadczamy, ja strasznie nie lubię słowa musi, ale mówię w tym wypadku musi się wydarzyć. Bo no tutaj i, i po tamtej stronie nic nie musi, ale jak zaplanowaliśmy, to to się stanie. A resztę zostawiamy sobie wiele miejsca. Na to, żeby kształtować tą rzeczywistość. Dlatego nie ma według mnie niczego takiego, jak karma, która była i została zdjęta. Bo dalej te zasady istnieją i one będą istnieć. A szczególnie w takim wymiarze jak trzeci. Kiedy jesteśmy w wyższych wymiarach, to to zupełnie już inaczej wygląda. To nawet trudno jest wytłumaczyć. Ale jak już te istoty, które wejdą w piąty wymiar, no to już na zupełnie innej zasadzie. Będą przybierać swoje role tam. Oczywiście nie wejdą tam, dopóki nie odpracują tego tutaj, tego czegoś, co ludzie nazywają karma. A jak człowiek myśli, że jest karma i że on poniesie konsekwencje, będzie ukarany, to się boi. No a to jest piękna rzecz. Lóż sobie zjadają tamte istotki smoki, tak zwane i inne gady. Drakońskie zasady, tak? Drakońskie tak. zasady. No dobrze, to idźmy dalej w poznawaniu tego, co właśnie jest dalej od nas, a może co bardziej dla nas tajemnicze. Następne pytanie. Wielu z nas boi się śmierci i tego, co się teraz dzieje. Proszę coś na ten temat powiedzieć, jak sobie radzić z tego typu emocjami? Tak jak powiedziałem przed chwilą. Do tego czegoś, co my tu nazywamy śmierć, należy się przygotować do przejścia, że w tej chwili, kiedy będziemy stąd odchodzić, świadomie przechodzimy dalej. Ja nie za bardzo rozumiem, co to znaczy śmierć, bo śmierci nie ma po prostu. To, że te ubranko, w które tu weszliśmy, pójdzie do Ziemi, no to. To jest normalny cykl. Ja nie wiem, czy ktoś płacze, kiedy wyrzuca zużyte spodnie do śmietnika czy buty. One zostały zużyte i kupuje się nowe. A tutaj przybieramy inne formy i jako istota energoinformacyjna, no, nie umieramy. To coś, co ludzie nazywają źródło, jak odejdziemy stąd. To też jest, y, moim zdaniem, błędnie rozumiane. To nie jest to coś, co ludzie nazywają Bóg lub stwórca, ponieważ źródło to jest ta prawdziwa dusza, to co my nazywamy naddusza lub pradusza. I ta naddusza wysyła z siebie taką złotą nić, i to jest to tchnienie, które jest. Y, w człowieku połączone z tą nadduszą. W kościele katolickim jest piękna modlitwa. Rzadko kto tą modlitwę, tej modlitwy używa. Ojciec Pelanowski bardzo często ją złotą nić. cytował. Moniczko, włączył mi się jakiś pogląd. Tak, tak, już, już wyłączam, bo to ja włączyłam. Ja się odpalił inny komputer, przepraszam. A. Już nie ma. Dobrze. I ta modlitwa to jest modlitwa do Ducha Świętego. I ona zaczyna się w taki sposób: Duchu Święty, duszo mej duszy. Ludzie wypowiadają słowa, nie zastanawiają się w ogóle. Nad tym, co mówią. I o co tu chodzi? Duchu Święty duszo mej duszy. Czyli nad duszo, czyli duszo tej malutkiej duszy, tego kawałka tej nadduszy, która jest w tej chwili wcielona w tym człowieku. Tak to, tak to wygląda. No właśnie, następne pytania mamy na ten temat. Od razu ci podam dwa żebyś sobie y, odpowiedział hurtem co jest po śmierci i co się dzieje z człowiekiem i jego energetyką po śmierci jeżeli ta dusza która puściła tak zwany symbiont do człowieka jest w całości to ona odchodzi do źródła czyli do swojej nadduszy po śmierci jest tak zwany okres odpoczynku uśpienia dla każdej duszy to jest inny okres czasu. Dla jednej to jest bardzo króciutko, dla innej to jest bardzo długo, zanim ona w przenośni odpocznie i może, że tak powiem, przystąpić do pracy nad następnymi wcieleniami. Jak tam się przechodzi, to jest pusto, czarno, nic tam nie ma. Jeden z wielkich egzaminów, które mamy do zdania. Dlatego, jak się nie przygotujemy dobrze do tego. A zostaniemy zaskoczeni, no to bardzo często się okazuje, że te dusze tu zostają. One boją się wrócić do źródła, do tej swojej nadduszy, i zostają tu w tej przestrzeni i strasznie cierpią. A do tego trzeba się przyzwyczaić, przygotować, nauczyć się tego, że jak będziemy stąd odchodzić, to świadomie pójdziemy do źródła, czyli do naszej nadduszy. Abyśmy mogli wszystko przerobić tak, jak zaplanowaliśmy. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. A powiedz, czy to jest prawda, y, według ciebie, że ktoś na nas czeka po śmierci? Ci nasi bliscy, z którymi byliśmy związani, nasze zwierzęta. Jak ty to widzisz? Może się to zdarzyć, ale z tego. Jak się kontaktujemy z tamtymi istotami, no to jest to niesłychanie rzadko. Bo jeżeli ta istota już jest wcielona z powrotem tutaj, no to jak możemy się tam z nią spotykać? Może, możemy się spotkać gdzieś nad duszą, co jest raczej mało prawdopodobne. Dlatego każdemu mówię, kto odchodzi, mówię: nie czekaj na żaden tunel światła, bo to wszystko są, jakby to powiedzieć, programy, żeby zmilić tą duszę, żeby poszła do źródła, tylko na gdzieś do światła, tam jest później przełapywana, przejmowana przez inne byty, a dusze świetliste, takie mocno rozwinięte są bardzo łakomym kąskiem. Znam wiele przykładów, kiedy już no, na wiele miesięcy przed śmiercią są byty przy tych ludziach i one czekają, jak ktoś odchodzi, żeby tą duszę przejąć. Jak ktoś jest mocny, to na ogół inne istoty pomagają tej duszy, żeby ona poszła do źródła, i no nie pozwalają sobie. Natomiast, jeżeli no umysł tego człowieka pracował tak, a nie inaczej, no to jest taka szansa, że ta dusza zostanie, ten kawałek tej duszy, który jest z nas, zostanie przejęty. Ale to, jakby to powiedzieć, nie ma żadnego znaczenia, bo ta całość, czyli nad dusza, zostanie nienaruszona. No a jakby to powiedzieć, czy dusza jest śmiertelna, ten symbiont w nas, czy nie, no to niestety, ale jest. Bo oni też te dusze rozwalają na tysiące kawałków, na miliony kawałków, żeby zniszczyć człowieka, żeby mu została tylko sama, jakby to powiedzieć, świadomość. I wtedy mają ten lóż, jest bardziej smaczny dla nich. Wtedy mogą czerpać te niskie, niskie wibracje z człowieka. Wiesz, Corrado Malanga mówi, że piramidy były urządzeniami do pozyskiwania dusz. Więc między innymi, że to była jedna z funkcjonalności piramid. Ja wiem, że ty też polubiłeś Corrado malangę, więc możemy się do tego odnieść. Natomiast ja bym chciała rzec, że to nie jest tak, że my się mamy tam czegoś bać po śmierci, że. bo Zależnie od stażu duszy, jeśli będziesz wiedział to, co do, dosięgniesz, tej swojej zawartości, tak, która przez wiele wcieleń się w tobie zapisała, to nie będziesz się niczego nigdy bał i nie trzeba się bać. A jeśli robisz, Dopuszczasz się jakichś naruszeń prawa naturalnego, no to pewnie kiedyś się przestraszysz, ale tylko wtedy, jak staniesz w obliczu własnej winy. Ja uważam, że w ogóle umierania się nie ma co bać. Trzeba je potraktować tak, jak zwierzęta traktują odchodzenie. One traktują odchodzenie, przechodzenie na drugą stronę jako część życia. No a Michael Newton mówi, że my tam, w tej przestrzeni między wcieleniami Zostawiamy zawsze jakąś część naszej duszy, do której po prostu wracamy. Więc nie bym się w ogóle niczego nie bała, jeśli chodzi no o. Tak, ale można powiedzieć, że właśnie ta naddusza to jest część tej duszy, w której wszystko jest zapisane. Także nie ma się co przejmować. Jako naddusza ona jest niezniszczalna i nieśmiertelna. To, jest, to nie jest slogan religijny, tylko tak po prostu jest świadomość jest wieczna, więc to nie będzie tak, że jak umrzemy, to będziemy mieli poczucie, że znikniemy, wręcz przeciwnie, wtedy nam się wszystko przypomni i otworzy, a zapomnimy dopiero wtedy, jak ponownie tutaj przyjdziemy, a może nie wszyscy będą tu chcieli wrócić i nie wszyscy będą w ogóle rozważać jeszcze jakąś inkarnację, bo niektórzy będą chcieli inkarnować gdzie indziej. Mylę się? Nie, właśnie tak jest. I tak zwierzątka? Może wielu ludzi twierdzi, że nie mają duszy? Ja twierdzę, że mają. I... Ja Ci dam tutaj szansę. Poczekaj, cała jest Ale... sekcja zwierzęca. <laughs> nie wyskakuj. Bardzo dużo pytań o zwierzęta, bo ludzie zauważyli Twoje wielkie połączenie ze zwierzętami, z naturą i tutaj spokojnie będziesz miał dużo do powiedzenia na temat zwierząt. Idźmy jeszcze na temat, bo ja sobie tak pogrupowałam, wiesz, tematycznie te pytania, żeby y, też był jakiś przekaz spójny dla wszystkich, którzy czekają na taki przekaz. Jeszcze jedno pytanie dotyczące y, duszy i śmierci i tego przejścia. Y, czy ty uważasz, że dusza w jakimś sensie mieszka w ciele za życia i po śmierci je opuszcza? Bo tu są różne opinie. Różni, święci mężowie na to patrzą różnie. Jak ty to widzisz? Dusza może być w ciele, ale wcale nie musi. Ciało może sobie żyć bez duszy. W ciele może być inna istota, często bardzo agresywna, która nie ma duszy, która jest podłączona do swojego roju. Ojciec Pio nazywał ich zmiennokształtni i dobrze wiedział, co mówi. Od ktoś taki jak ojciec Pio, jak wielu świętych, niestety nie wszyscy, to były wielkie istoty, które chowały się w jednej z religii, bo tam były bezpieczne. Gdyby za tamtych czasów taki ojciec Pio próbował, jako zwykły człowiek, pewne rzeczy przekazać ludzkości, no to by kontrolerzy go zniszczyli. A w takim miejscu, gdzie on był i kim był, oj, to już bardzo było by skomplikowane dla nich. Byłoby bardzo dużo nieprzyjemnych rzeczy, gdyby kogoś takiego likwidowano. Dlatego oni wybierali sobie klasztory, wybierali sobie takie, takie inne miejsca, gdzie po prostu byli bezpieczni i mogli emanować piękną energią, na ludzkość. A powiedz, Darku, czy ty uważasz, że inne cywilizacje, czy obcy, mają jakieś takie mechanizmy, żeby przechwytywać dusze? Czy to jest prawda, że obcy polują na dusze ludzkie? Polują. Niestety przykro mi, ale tak jest. I były takie momenty. Takie apogeum tego to było jakieś dwa lata temu, bo w tej chwili się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo. I tak jak powiedziałeś, po tamtej stronie jest bardzo niebezpiecznie w tej chwili. Do Australii się w ogóle nie wychodzi, bo może się to skończyć katastrofą. Kiedyś ci, co potrafili, mogli się zabezpieczyć, byli bezpieczni. W tej chwili nie robią tego, bo nie są bezpieczni. Moja przyjaciółka. Piękna istota, bardzo wysoko wibrująca. Chciała pomóc swoje, swojej koleżance. Ona po prostu ginęła w oczach. Podłączyła się do niej, patrzy, a ona nie ma duszy. Zaczęła szukać tej duszy po nitce. Aż dotarła do takiego obiektu, nazwijmy go statek, kosmiczny czy obojętny, jak go nazwiemy. Gdzie tam były poupychane dusze, jedna obok drugiej. Jedna obok drugiej. Tych pokładów tam było setki. Miała problem w ogóle znaleźć, się przebić przez to, odnaleźć duszę tej swojej koleżanki. Odnalazła ją, wyciągnęła ją stamtąd, z powrotem do ciała wprowadziła. I był ten moment, kiedy bardzo wiele ludzi zostało pozbawionych duszy. Natomiast później to było chyba jakieś półtorej roku temu. Była inna akcja istot świetlistych. Gdzie większość z tych tak zwanych statków, gdzie te dusze już były przygotowane do więzienia na tak zwaną inną ziemię, bo ci wszyscy, którzy tutaj drako, reptylianie, tych 67 podgatunków i tak dalej, tych sztucznych inteligencji, uciekają stąd, bo jest za wysoka wibracja, i dla nich jest stworzona nowa Ziemia. A oni czymś muszą się żywić, a żywią się niską wibracją ludzi. Więc oni te dusze kradną po to, żeby tam stworzyć coś w rodzaju takiego człowieka, jak tutaj my jesteśmy, i żeby ci ludzie żyli w nienawiści, w strachu i tak dalej, żeby wszystkie chucie ziemskie, materialne chcieli spełniać, żeby płakali, cierpieli. A wtedy oni mogą dzięki temu żyć. Więc przykro mi, że niektórych zmartwię, ale potrafią oni taką duszę ukraść. Ale powtarzam, to nie jest naddusza. Nadduszy oni nie są w stanie przejąć. Nie ma takiej możliwości. Oni ten tylko malutki symbioncik, jak ja to nazywam, wiesz już, że ja to sobie nazwałem symbiont, ta, ta złota iskierka, która w człowieku jest, światła, ale nawet jak ją ukradną, no to stworzą i wsadzą ten kawałek do jakiejś innej istoty, do człowieka, którego stworzą, ale nad dusza, jak była cała, tak jest cała. Taka jest natura. To jest nic złego, nic dobrego, nic dziwnego. To jest sama natura, to jest normalne. Tylko doświadczenie, prawda? Tak, to jest tylko doświadczenie. A powiedz, ty wierzysz w tę pułapkę na księżycu, bo tutaj takie pytanie jest. Na pułapkę, na duszę na księżycu. Na księżycu do, prze, prze, do przechwytywania dusz. Nie, nie, nie. <laughs> tak to zupełnie być. jest na innej zasadzie. To no właśnie się odbywa. To jest tak zawiłe, że właściwie no, ja bym się nie podjął. Opowiadania o czymś, czego ja nie, nie mam słów, żeby wytłumaczyć w ogóle. Aż bardzo wielu ludzi się w na takie tematy, a ja zawsze przypominam, że to nie jest kwestia zaparkowania sobie jakiejś myśli na poziomie 3D, tylko złapania wizji wszystkiego z bardzo dużej wysokości, tak? Z, z pomiędzy albo z nadwymiarów. A Póki jesteśmy w jakiś sposób powiązani z tymi energiami ziemskimi, to to wszystko nie jest takie proste. Ja, ja, ja nie skończyłem tej myśli, że półtora roku temu była akcja, kiedy większość tych statków została przejęta, a dusze zostały wrzucone ludziom. To też, żebyście Państwo mieli świadomość, że nawet gdyby dla Was to była jakaś tragedia, to bardzo dużo to, są, to idzie w, w, w miliardy. Tych dusz zostało ludziom zwróconych. Plus te dusze, ja, ja tak mówię, miliardy, ponieważ te dusze, które nie były wcielone, również były kradzione. Które tam były w odpoczynku lub czekały na, w kolejce na wcielenie. Także tyle, tyle dobrego, co mogę powiedzieć, że większość tych dusz została ludziom zwrócona. No dobrze, to idziemy do następnego pytania. Ja tutaj mam od Endiego komunikat, że mamy jakieś szelesty. Czy teraz też? Jak ty to widzisz? Czy to zniknęło? Mam nadzieję, że macie dobrą jakość. Nie mam w tej chwili połączenia z Andy. Zniknęło, dobrze. Napisał mi, że zniknęło. Możemy iść dalej. Dobrze. Darku, kochany, wypowiedz się na prośbę jednego z naszych tutaj oglądających, stałego naszego bywalca strumyczka, odnośnie pochówków. Co ty sądzisz o paleniu zwłok, o umieszczaniu prochów w sarkofagach, o pogrzebach takich, o takim zakopywaniu ciała? Czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze? Są też takie nowe pomysły, że się ludzi przetapia na diamenty, albo że się na nich sadzi drzewa. Czy jakikolwiek rodzaj pochówku ma jakieś negatywne znaczenie? Moim zdaniem nie ma, byle nie spopielić człowieka zbyt wcześnie, ponieważ to odchodzenie duszy nie jest natychmiastowe. Jeszcze ciało eteryczne do tygodnia po śmierci. Jest widoczne, można kształt tego człowieka jako ciało eteryczne dostrzec. No ale po paru dniach już można tego człowieka spopielić. Kiedyś tak robiono, to zostało zabrane, chociaż ludzie wiedzą, że za, za dawnych lat palono na stosach ciała. I to było dobre. I tak. To było ja dobre. myślę, że to, co człowiek sobie tu zaplanował, to tak powinno się stać. Jeżeli on ma takie życzenie, świadome, że albo chce pójść do ziemi, albo chce być popielony, to to powinno być uszanowane. I nie ma to większego wpływu na duszę. Nawet jeżeli się spopieli na drugi dzień, no to możliwe, nazwijmy to ludzkim językiem, ta dusza będzie miała trochę problemów, ale nie mają one wpływu większego na, 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 na nią. Czy dusza zostawia tylko taką pieczątkę energetyczną komórkach, prawda? Tak, bo Ale ono generalnie. dojść, tą klamrę czasu zamknąć. Tak jak za dawnych lat było, że się nie chowało na drugi dzień człowieka. No więc. Ale to nie jest możliwe w naszej tutaj rzeczywistości. Więc myślę, że nigdy nikomu się nic nie stanie. Ale ważne, żeby nie. Nie powodować jakichś takich niespójności, że ktoś tam sobie życzy jakiegoś pochówku, a rodzina zmienia jego dyspozycję. Tak się nie powinno robić. Wszystkie życzenia powinny być uszanowane. No i powinniśmy wziąć pod uwagę to, że energia nie ginie we wszechświecie, więc popielone ciało wraca do matki i w dalszym ciągu przejawia swoją energetykę w deszczu, w wietrze, możemy się połączyć. A ja tutaj dodam od siebie, jako od kogoś, kto no też obserwuje taką wędrówkę dusz i czasem towarzyszy przy przechodzeniu na drugą stronę, że 7-8 tygodni yy, ta energia naszych bliskich odchodzących jest bardzo blisko nas i wtedy, jeśli sobie ufamy i jeśli jesteśmy w stanie... Wysłyszeć ten głos, to bardzo łatwo możemy się z tymi odchodzącymi, zmarłymi połączyć, i czasem słyszymy, jak się do nas zwracają swoim językiem, czasem specyficznym. Bądźmy pewni, że to oni, ufajmy sobie, no i się nie bójmy, że zostaniemy sami, bo jeśli po dłuższym czasie zwracamy się do energetyki kogoś, kto był dla nas bardzo ważny, to jeśli dobrze się wsłuchamy, to wszystko jest dobrze, to połączenie idzie dobrze, i oni na chwilę wracają po to, żeby nas pocieszyć, żeby nam pomóc, żeby nas wesprzeć, pomimo tej kurtyny, która zawsze się pomiędzy nami pojawia, energetycznej, dlatego że z tego poziomu nie mamy dostępu tam, gdzie dusza idzie, poszerzać swoją świadomość pomiędzy wcieleniami. Dobra, Tylko tak dopowiedziałam, żebyście się nie bali, bo ja nie lubię. Może żyć. dodamy w związku z tym, co powiedziałam tam wcześniej, że nawet dusza, która jest już tu wcielona, jeśli my się z nią łączymy, to nie łączymy się z tym symbiontem tej duszy, która już jest w innym człowieku, tylko z nadduszą. Czyli tak, czy owak, mamy z nią kontakt. Moi rodzice odeszli bardzo szybko. Moja mama w jeden dzień już jej tu nie było, to tak samo. Przeszedł się do mnie pożegnać. Ja nawet posłałem Ci zdjęcia tej duszy. Piękne, piękne, piękna emanacja. Tak. Mniej więcej przez półtorej godziny była. Zauważył kot. Ja, która miałem zuma wtedy, i kot wyskoczył, a był na moich kolanach. I w jedno miejsce utkwił wzrokiem. I ja zamiast się skupić troszeczkę, to wziąłem po prostu aparat, zacząłem robić zdjęcia, bo tak robię. Lecę po, dookoła pokoju i mówię: Zobaczymy, co wyjdzie. I dopiero jak doszedłem tam do tego miejsca, zobaczyłem. Nawet nie wiedziałem, czy mi to wyszło, bo musiałem kontynuować Zooma. Dopiero po Zoomie sprawdziłem telefon i się okazało, że dusza pięknie na zdjęciu wyszła. W każdym hmm. razie to był ostatni raz. Mój ojciec odszedł i już, go tu nie ma, ale czasami co mogę podpowiedzieć ludziom, nie zatrzymujmy tu naszych bliskich. To jest bardzo bolesne dla tej duszy. Powinniśmy jej pozwolić odejść. Bo znam przypadki, kiedy mąż, czy żona, czy matka nie pozwolili tej duszy odejść, strasznie cierpieli, płakali za nią, i ta dusza wtedy tu przy nich zostaje. Ona jakby czuje więź, potrzebę jakby wspierania tej cierpiącej osoby i zostaje. A dusza tu nie powinna zostać. Jej miejsce jest gdzie indziej. I powiedzmy jeszcze o tym, że te bardziej zaawansowane dusze czasem przychodzą na ziemię w paralelnych inkarnacjach, czyli dzielą się na kilka yy, części, co nie znaczy, że którakolwiek z tych inkarnacji ma część duszy, bo to tak jak w wypadku zygoty, ten podział owocuje Całą jednostką i sobie żyją po to, żeby szybciej nazbierać doświadczeń i żeby szybciej wrócić tam, bo dusze kombinują, żeby jak najszybciej wrócić do przestrzeni pomiędzy wcieleniami, a te inkarnacje tu podobno trwają tyle z perspektywy przestrzeni pomiędzy wcieleniami. Czy chciałbyś jeszcze coś na ten temat powiedzieć? Piękna istota z tamtej strony powiedziała: Ja nawet nie zdążę westchnąć o Twoje życie, już przeminęło. Także to jest ułamek sekundy, a naddusza puszcza symbionty od 3 do 7 naraz. Przepraszam. Prawda, prawda, prawda. Ale wiesz co? Ja miałam kiedyś taką potrzebę, żeby odszukać paralelną inkarnację kogoś tam, kto odszedł, i wiem na pewno. Że słuchajcie, to nie ma się co zabijać, nie ma co szukać, bo wszystko przychodzi do nas w postaci towarzystwa, tego co ma i tego co jest nam potrzebne. Więc, bo jest takie pytanie o to jeszcze: czy dusza, wybierając sobie plan inkarnacyjny, przychodzi po to, żeby przejść jakieś lekcje, czy też, żeby tylko doświadczać i rosnąć? Ja myślę, że pewnie jedno i drugie, ale... Doświadczanie jest lekcją. Tak. To tylko zależy od doboru słów, jakie użyjemy. Lekcja to jest lekcja, doświadczanie to też można nazwać lekcją, a lekcją można nazwać doświadczaniem. No i tak właśnie. na jedno wychodzi. Powiedz jeszcze... W jaki sposób to wybieranie doświadczeń przebiega? Czy dusza sobie układa jakiś plan, który potem precyzyjnie realizuje, czy sobie zapisuje taki plan, czy też może w trakcie życia, podczas kolejnych zdarzeń, dostaje dostęp do kolejnych kart tego planu? Jak ty sądzisz? Jeżeli spojrzymy na życie ogólnie, Dokoła nas, co się dzieje na świecie, jacy są ludzie, jakie są sytuacje, to tego jest milion. A nad dusza potrzebuje doznać, no, w danej przestrzeni, w, jeśli się dotyczy nas, to jest trzeci wymiar, trzecia gęstość, w której przebywamy bardzo wiele lat. Znam człowieka, pana jednego, który miał 2400 ileś w ciele. 2400 ileś jedną panią z Lublina 2300 ponad. To proszę, proszę sobie wyobrazić. Oczywiście znam takich, którzy mieli 70, cieleń, 120. Wszystko zależy jaki ten symbiont duszy jest młody. Oczywiście młody to jest na nasz czas nawet miliony lat. I teraz żeby przejść z jednej klasy do drugiej no to ta nad dusza potrzebuje doznać wszelkiego aspektu życia w materii. A tych aspektów mamy nieprawdopodobną ilość. Więc dlatego nie próbujmy osądzać kogokolwiek, a to bandyta, bo kiedyś my byliśmy bandytami. Albo to jest pijak, kiedyś my byliśmy, bandytami. albo to jest prostytutka, kiedyś my byliśmy tacy, bo potrzebowaliśmy tego doznać. Dopiero jak ta klamra się zamknie, jeżeli doznamy tego wszystkiego, czyli nauczymy, zdamy matematykę Polski, geografię, fizykę, chemię i tak dalej, to możemy dostać świadectwo na maturze. Prawda, język polski i tak dalej. Trzeba zdać tę maturę. Jeżeli tego nie doświadczymy, to nie przejdziemy do wyższego wymiaru. Dlatego ta dusza ona tam planuje to, co to już u nas ministerstwo zaplanowało, jakie przedmioty w szkole mamy do zdania. Tylko nie ministerstwo, tylko nie ministerstwo. No, Dareczku, a tutaj pytanie jest od kogoś, od naszego widza, żebyś opowiedział, jak wyglądała na zdjęciu ta dusza, którą sfotografowałeś. Jak wyglądała? Nie wiem, czy to jest do powiedzenia, ale ja może tylko mam wyłączony telefon. Proszę poczekać chwilę, bo to jest nie do opowiedzenia, tego się nie da opowiedzieć. Mam nadzieję, że się szybko uruchomi. Ja może pokażę w tej kamerce, może coś będzie widać. Ta dusza to było po prostu olbrzymie światło. Olbrzymie światło, które się umiejscowiło w pewnym w tej pewnej przestrzeni. To było nad sprzętem do odsłuchiwania muzyki. Ono rozbłysło, no, światłem nieprawdopodobnym. I to światło powolutku, powolutku gasło, gasło, gasło. Tam stały świeczki, które się paliły, była włączona lampa. Jak mi się to uda pokazać, to będę mógł pokazać. Bo niektórzy żeby... widząc zmarłych, bo ludzie widzą zmarłych, widzą ich w jakiejś tam postaci ludzkiej, a to tak nie jest, że oni. No, są w po po śmierci krótko widać też, ale dusza później. Jest, to dusza jest światłem. To rodzaj cienia, prawda? Który rodzaj jakiegoś stempla energetycznego. Natomiast dusza, jak mówią ci, którzy się kuszą o definicję duszy, to połączenie energetyki, dźwięku i światła. Więc jeśli sobie tak pomyślimy, jak to mogłoby wyglądać, no ja mam nadzieję, że jak Dariusz znajdzie zdjęcie, to tutaj uda się nam wrzucić. No właśnie, troszkę niżej opuść. Troszkę. O, teraz widać. No pięknie. No tak było na początku. Ja mam te zdjęcia. O tak. Już jak odchodziła. Po... O, dobrze jest teraz? Tak, tak, dobrze widać. O, to była trochę mniejsza. A już na samym końcu jeszcze było widać. Była taka. A jeszcze znajdę zdjęcie jakieś porównawcze. W normalnych warunkach. Proszę nie patrzeć na bałagan. Wygląda to miejsce tak. Też są zapalone świeczki, i też jest zapalona ta lampa. Tak. I to wygląda w ten sposób. Mam nadzieję, że. Gdybyśmy nie byli ślepi, to byśmy dużo więcej widzieli, prawda? A, a skoro naszą świadomość zamykamy w więzieniu, bo sami to na własne życzenie sobie robimy, no to nie widzimy takich zjawisk, nie jesteśmy z nimi połączeni. A dzisiaj podczas jednej sesji, którą rano prowadziłam, Pewna nieśmiała pani, która jest z tych czujących, i wiem to na pewno zapytała mnie, ale jak to rozróżnić, że to nie są moje wymysły? A ja mówię, ufać sobie. Tu jest problem, tu jest problem że ludzie nie idą do przodu, ja robiłem to samo latami. Ja patrzyłem na człowieka, wiedziałem, kiedy umrze, i mówię, ale w bieg okoliczności. No, skąd ja to mogę wiedzieć? Albo że coś się stanie, ja mówię, no skąd ja o tej osobie wszystko wiem? Przecież jej nie znam. Albo kolega mi pyta, yy, mówi, patrz, wiesz kto to był? A ja mówię, twoja dziewczyna. A skąd wiesz? A ja mówię, po prostu wiem. I zacząłem mu padać, co na lubi, czego nie lubi, jaka jest. A on mówi, a to znasz ją. A ja mówię, nie, widziałem tylko jej plecy, jak odchodziła z tobą. Na tym polega czytanie. I nie zastanawiałem się, skąd ja to wiem w ogóle. Oni dopiero dzisiaj mi to mówią, chłopie, jak ty byłeś na studiach, to... Robiłeś to, to, to i to. Ja w ogóle tego nie widziałem. I nie miałem kogoś, kto mnie pociągnął, poprowadził. Dlatego u mnie długo to trwało, zanim się otwarłem, ponieważ no, nie wierzyłem w to. Ja wiedziałem, że tak jest, ale miałem wątpliwości, ponieważ takie programy na nas narzucają. Że to jest niemożliwe, no ja nie mogę tego widzieć. No ale kiedy ja widzę człowieka i widzę, że on umrze za 3 miesiące i dwa dni i dokładnie umiera, a ktoś komu to powiedziałem, sobie zapisuję na kartce, żeby się pośmiać, prawda? żeby zadzwonić do mnie za te trzy miesiące i dwa dni, a on dzwoni, mówię, skąd ty mogłeś wiedzieć, że to się stanie. No i jak ja mam wytłumaczyć mu skąd? Ufasz, sobie. Ufasz jest, sobie. Tego się nie da wytłumaczyć. Albo jak pamiętam, umarł mój znajomy i stałem koło takiego zwalonego, olbrzymiego drzewa, wtedy były straszne wichury i coś tam porządki robiłem i nagle połączyłem się tam z górą i zadałem pytanie, dlaczego on umarł? On nie powinien jeszcze umrzeć. Był podczepiony przez wielkiego draka, przez jednego z bardzo wysokich, już jeden z ostatnich, które tu, którzy tu jeszcze wtedy byli. I dostałem natychmiast odpowiedź, nawet sekundy nie trwało, bo za dużo wiedział. A on naprawdę dużo wiedział, miał do czynienia z, z kilkoma ludźmi bardzo wysoko wibrującymi. Wszyscy ci ludzie w krótkim czasie, wszyscy, wszyscy są odeszli. Po prostu zostali przez tamtych zlikwidowani. Jeżeli ludzie się nie zabezpieczają, nie, nie, nie panują nad tym, co się, co się dzieje wokół nich, no to jak ktoś ma dużą wiedzę, przekazuje tą wiedzę, no to mają dostęp. A ataki astralne są na porządku dziennym cały czas. I na mnie tak samo. Dareczku kochany. Czy myśmy powinni rozszyfrowywać swój plan duszy? Czy człowiek powinien wnikać w takie aspekty? Czy powinien to rozkmieniać? No i czy wypowiesz się na temat tego implantu amnezyjnego, że się zgadzamy, nie pamiętać tego, co już sobie zapisaliśmy w tym naszym, na tym naszym twardym dysku? Proszę, odnieść się do tego. No, absolutnie. Ja to popieram. Ponieważ gdybyśmy wiedzieli, to nasza droga byłaby znacznie dłuższa. Znacznie dłuższa. Człowiek nie powinien wiedzieć, co było wcześniej, żeby mógł pracować nad sobą. Jak to wszystko było odsłonięte, to może być odsłonięte, kiedy świadomość ludzka będzie inna. Kiedy tak zwany mózg będzie pojemny. Bo na razie to w ogóle nie jest pojemny. Nie może przyjąć do siebie bardzo wielu rzeczy, które są po tamtej stronie. Więc po to to jest, dla mnie to jest dla dobra człowieka, dla dobra istoty, a nie człowieka. No, zadawałem wielu ludziom pytanie: kim jesteś? Zawsze słyszałem: muzykiem, matką, ogrodnikiem. Tylko jeden człowiek mi odpowiedział: na pani, jestem istotą. A jesteśmy istotami i to jest właśnie dla nas. Zg zgodziliśmy się na to, bo takie są prawa. Po prostu, takie są prawa. Przychodzisz tu, nie pamiętasz. Ale oni powiedzą tak: zdecydowałeś się, będziesz odcięty. Nie będziesz odcięty przez pierwszy rok, drugi, trzeci swojego życia, w zależności od sytuacji. Później będziesz odcięty, żebyś mógł pracować. Na początku będziesz miał dostęp, żebyś mógł widzieć, żebyś już mógł wzbogacić. Swoją świadomość materialną w tym momencie, kiedy będziesz odcięty. A później zabieramy ci to. I często pod koniec życia znowuż możesz wrócić i być podłączony do Księgi Akaszy i sobie przeczytać to wszystko, co w swoim życiu zrobiłeś. Także ja to absolutnie popieram. Moniczko, jaki, jakie było pierwsze pytanie? Bo zapomniałem. O plan duszy. Czy Aha. powinniśmy rozkminiać plan naszej duszy, czy powinniśmy y, odkrywać te karty sukcesywnie, y, przemierzając to nasze życie, czy też powinniśmy dochodzić od razu do tej całej wizji tego, co mamy tutaj do zrobienia? Bardzo wiele osób idzie przez to życie nie wiedząc, po co tu przyszło i w ogóle nie mając celu. Jadą na programach narzuconych. Jest bardzo duża część ludzi, którzy nie mają świadomości, po co przyszli, ale realizują plan. Pomimo, że nie, nie, nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, ale podświadomie, jako że wibrują dosyć wysoko, idą tą ścieżką. A osoby, które pewne klasy już skończyły, już jeszcze wyżej wibrują mają dostęp do tego, po prostu mają dostęp do planów, z którymi tu przyszli. Ale to nie jest tak, że to zostanie dane człowiekowi na tacy. Trzeba wiele lat ciężkiej pracy i u jednych to trwa 3 lata, u innych 20, a u innych 80. Ja mówię każdemu nawet jak dzień przed śmiercią. Dowiesz się, to o tyle jesteś wyżej, o tyle jesteś szybciej. W tych, w tych wyższych wymiarach o ile udało ci się nawet dzień przed śmiercią pewne rzeczy zrobić. Dlatego całe życie, każdy jeden dzień to jest ciężka praca. I chociaż ty nie lubisz tego słowa, że to jest ciężka praca, ale no jakby nie było, w wielu wypadkach jest ona bolesna, dlatego ja mówię ciężka. Myślę, że każdy człowiek powinien przez wgląd w swoje serce, tam gdzie jest to światełko ten Symbiont tej naszej duszy próbować dojść do celu swojego życia tutaj, bo wtedy jemu jest łatwiej po prostu. Czyli symbiont się. Czekaj, symbiont bierze doświadczenie i symbiont się uczy, ale nad dusza jest zawsze doskonała, prawda, bo jest fraktalem boskim. No właśnie, bo tutaj jedno z następnych pytań tego dotyczy, więc od razu chciałam to uporządkować. No i jest takie pytanie jeszcze mm, y, związane z tymi naszymi bliskimi i z tym zejściem na ziemię grupami, tak, bo bratnie dusze sobie schodzą grupami. Ja mam to szczęście, że ja mam wspaniałe bratnie dusze i bardzo teraz wiele z tych bratnich dusz moich się podnajdywało. Dariusz jest jedną z takich dusz, więc dzięki temu macie Dariusza tutaj na strumyku, że ja sobie po prostu odnajduję moje bratnie dusze, wchodząc sobie tam na drugą stronę, odszukuję, wołam. No i są. A do ciebie pytanie właśnie jest, jak dusza. No, właśnie sobie to załatwia. Czy przed zejściem na ziemię się umawia, czy sobie yy wpisuje to w ten plan duszy, że sobie odnajdzie tych swoich wszystkich bliskich? Jak to jest? Zanim tu stąpimy, to już wiele, wiele wcieleń wcześniej mamy ustalone, jakby to powiedzieć, kolejki, które też nie są matematyczne, tak jak u nas, to nie apteka. Z jakimi ludźmi się spotykamy, z jakimi przychodzimy? To jest cały łańcuch powiązań. Ludzie, z którymi się spotykamy, na przykład w wieku 70 lat, 80 lat. Jest jakiś pan, jakaś pani, która już jest niedołężna, nie ma dzieci i na stare lata, kiedy ona już nie potrafi sobie sama poradzić, mieszka w jakimś ośrodku pomocy, i tam nagle przychodzi osoba młoda która jest dla niej jak córka, czy jak syn. Ta osoba jest bardzo wrażliwa, bardzo czująca. I tej pani czy temu panu jest lżej na koniec życia, a oni byli już umówieni, zanim ona tu przyszła. Więc ja teraz z tej strony ja jestem, jakby to powiedzieć, nie wspieram religii, dlatego że mam wiedzę, jak one powstały i z jakiego celu powstały. Natomiast, no, zapomniałem teraz, co chciałam powiedzieć. Hm. Moniczko, wspomnij, o czym tu mówiliśmy. Mówimy, mówimy o tym, że sobie wyszukujemy doświadczenia w postaci spotkania dusz. Ja myślę, że o tym chcesz powiedzieć A. i że te doświadczenia pojawiają się w odpowiednim tak. momencie. I teraz <laughs> proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy usuwamy ciąży. Proszę sobie uświadomić, że ten łańcuch powiązań, Między duszami zostaje zerwany. Dusza się cofa. To jest tragedia. Nie mam słów, nie podejmuję się tego opisywać. Ja to mogę widzieć, to odbieram, odczuwam, ale to jest straszne. I konsekwencja, jaka ludzkość ponosi za usuwanie ciąży, jest straszna. Naprawdę. To nie jest kara, to jest normalna konsekwencja. Czegoś, co człowiek stworzył we własnym umyśle. Na własne życzenie. Z własnej nieprzymuszonej woli. W każdym razie, kompletnie w tej chwili jest zaburzony łańcuch w ciele. Kompletnie. A jak ja tu przychodzę, to jestem powiązany z dziesiątkami osób. Z dziesiątkami. I ta osoba coś miała dla mnie zrobić, a ja dla niej. Mieliśmy się wspierać, i dzięki temu mogłem wstąpić do wyższej klasy. A ona też. I teraz nagle jej nie ma. A ona, jak przychodzi, to znowu z innymi była umówiona. I została. To ciało zostało usunięte, gdzie była kolejka, gdzie ta dusza czekała w kolejce, żeby w to ciało wejść. Jest zamęt nieprawdopodobny. Ja, ja nie za bardzo wiem, jak z tego można wybrnąć w ogóle. To jest wielki bałagan na świecie wielki, we wcielaniu się. Ja myślę, że teraz jest w ogóle duży bałagan z powodu różnych energii. No ale nie, nie o tym dziś. Kiedyś indziej o tym. Dalej o duszy będę drążyła. Bo jest dużo takich pytań bardzo. Czy jest coś ponad duszą? Czy dusza jest tą ostatnią instancją, czy jest coś ponad? Jest ta naddusza, która jest tą właściwą duszą. A to, co z nas, jak powiedzieliśmy, jest symbiontem. A ponad tamtą duszą, co może być, jest wszechświat. Jest ta cała organizacja, wszystko jest zorganizowane na zupełnie wyższym poziomie, czego my tutaj nie jesteśmy w stanie pojąć naszym umysłem. Jesteśmy, nie dość, że jesteśmy odcięci. No to jest to nie do pojęcia w trzecim wymiarze, w dualizmie, w którym my tu żyjemy. Dualizm jest strasznie blokujący. Zresztą, tak jak Malanga powiedział, Corrado, że to jest fikcja. To jest wprowadzony program, dualizm. Prowadzili go po to, żeby nas ograniczyć. Oni wszystko robią, żeby nas ograniczyć we wzniesieniu się. No właśnie następne... W górę serca wznosimy je do Pana. <noise> nie, słuchaj, nie cytujmy tutaj elementów liturgii, bo jak się zagłębimy w to, że tam się też pije krew i je ciało czyjeś, to to w ogóle brzmi tak średnio. <noise> Ale wiele tam jest przemyconych rzeczy z poprzednich czasów, gdzie Ludzie mieli wiedzę i wiedzieli, możemy to nazwać, wierzyli. I kiedy oni to zmieniali, nie mogli wszystkiego zmienić. Dlatego wiele prawd wiele pięknych rzeczy jest przemyconych. Tylko to jest tak pomieszane, że trzeba po prostu wiedzieć, co jest co. Dobrze, Dareczku, a skoro mówimy o zawłaszczeniu duszy, o atakach na duszę, no to też trzeba powiedzieć o tym, że Ludzie się doszukują jakichś bardzo skomplikowanych sekwencji wydarzeń, a wystarczy się dobrze napić, i już jesteśmy wystawieni na takie ataki. Wtedy, no. <gry> wtedy, jak, jak pijecie alkohol, jak się najecie krwawego mięsa, to macie szansę. Tak? Tak, Ale to podobno. jeszcze. Jeszcze o tym zatrzymujecie, bo ja wiem, że ty się wyrywasz, żeby o tym mówić, ale no jeszcze chwilkę. Na razie skończmy temat duszy, bo powiedziałeś o tych właśnie zawłaszczeniach i przejęciach. Czy jest jakiś sposób, żeby odzyskać wolność duszy? Dusza sama z siebie jest wolna, więc ja nie rozumiem, jak można odzyskać wolność duszy. Ja myślę, że chodziło pytającemu o to że wtedy kiedy jego dusza jest zawłaszczona, kiedy yy, ktoś tam na niej położy swoje łapy albo pazury, to czy taką duszę można odzyskać, czy, w tak, czy można zastosować jakąś procedurę, która by odzyskiwała wolność wtedy kiedy coś się stało? Ja nie sądzę, cieni. żeby ktokolwiek mógł położyć łapę na mojej duszy. Może położyć łapę na moim ciele tutaj. On to może na się na kawałeczku. Może się podpiąć pod to ciało, ale ta dusza moja jest obok. Ona oczywiście cierpi, ona jest w strasznej rozterce, ale on panuje nad moim umysłem, nad... W ogóle nie powinienem wypowiadać takich słów, bo nie powinno się mówić to, czego się nie chce. W każdym razie samej duszy jako takiej, jeżeli jej nie rozbiję na kawałki, żeby mnie próbować niszczyć, no to on nie jest w stanie jakby zapanować nad nią. Dusza jest wolna, sama z siebie i do tego on dobrze wie, że ten symbioncik nawet jak zniszczy, to ta naddusza jest niezniszczona. A informacja i tak tam jest zapisywana. Ta, ta, ten symbiont on i tak idzie przez wieki razem ze świadomością. Natomiast to i tak wszystko jest zapisane w nadduszy. Czyli wyobraźmy sobie, że zostało coś zniszczone, ten malutki fragmencik, a naddusza i tak sobie to odbuduje w następnym czasie. Ona i tak to razem połączy i pośle do innego ciała. Więc tutaj jest to, może to jest zawiłe i trudne do pojęcia przez nasz umysł, ale to naprawdę jest wszystko pięknie zorganizowane. Dobrze. Ja poproszę w takim razie o odpowiedź na pytanie z czata: Czy na świecie w tej chwili są istoty bez duszy? Są. Myślę, że chodzi o, ludz... o, o, o formę ludzką, tak. Tak. Ciało. Jest wiel... bardzo wiele osób, których w ogóle nie ma duszy, tylko jest i to nawet nie o to chodzi, że została ta dusza wygnana, wypędzona czy rozbita, tylko od razu podpinają się inne istoty. Pod moje... Przy moim poczęciu tak było, że próbowali mnie wygonić, a chcieli się podpiąć. I sobie po prostu nie dałem. Do samego końca. Ja już prawie matka mnie rodziła, a jeszcze była wolka. Ja bym chciała tutaj powiedzieć trzy słowa, bo jest wielkie zainteresowanie tematem out of body experience. Ja będę musiała kiedyś zrobić taką audycję, bo bardzo wielu z was o to pyta. I ja bym powiedziała w tej chwili taką ważną informację. Słuchajcie. Jeśli jeszcze tego nie umiecie, jeśli nie nauczyliście się tego, to teraz jest bardzo niebezpiecznie chodzić samemu, bo niski astral jest bardzo w tej chwili taki nieprzyjemny, tak? tam jak się zaplączecie i nie wiecie, że tam jesteście, bo często ci, którzy zaczynają swoje podróże tam, że nie wiedzą gdzie się znaleźli, to można naprawdę zarobić w ryi, mówiąc trywialnie, tak? Więc nie, nie polecam w tej chwili samodzielnych takich eksperymentów. Musicie mieć nauczyciela i poszukajcie kogoś, komu ufacie, z kim rezonujecie, bo rezonans wspólny, ta bliskość to jest najlepszy certyfikat bezpieczeństwa. Tak podpowiadam. <noise> żeby się też nie dać oszukać, no ja co ja mogę podpowiedzieć, to to, że nie powinniśmy na siłę czegoś robić. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. To jest nam tak poddawane. Te tysiące aniołów i innych istot świetlistych, którzy są u nas cały czas, oni pilnują, żebyśmy w życiu wszystko dostawali to, co mamy dostać. Czyli to, co przepracowaliśmy, dostajemy coś nowego. Przyjdzie czas. Pokażą się w naszym życiu ludzie, pokażą się inne zjawiska, po których będziemy mogli odczytać coś, bo zostaną podsunięte nam książki, zostaną podsunięte jakieś filmy, może na YouTubie, może coś takiego. Będziemy jechać autobusem, nagle spojrzymy na coś i nagle nam się otworzy w głowie jakaś myśl, która poprowadzi nas dalej. To wszystko przyjdzie we właściwym czasie. Ja oczywiście to mówię tylko do tych, którzy chcieliby przeskoczyć samych siebie. I na siłę chcieliby dogonić kogoś, bo uważają, że są gorsi. Tu nie ma gorszych. Nie ma gorszych, proszę mi uwierzyć. Nie ma mądrzejszych i głupszych, nie ma gorszych. Każdy ma swój czas. Jeżeli pospieszy się, to może spaść na dół. A wtedy będzie dwa razy wolniej odrabiał to, co ma do zrobienia. Przyjdzie moment, Państwo poczujecie, jest czas, żeby wyjść z ciała. Ja miałem tak, że wyszedłem sam, bez pchania się tam. Przychodzi taki moment, i to się dzieje. Nic na siłę po prawie. prostu, nic na siłę. Tak. Ja mam tutaj z czata takie pytanie, dlaczego podczas przeżycia traumatycznego dusza potrafi wyskoczyć z ciała, czy przywołanie jej scalenie do ciała wystarczy? Ja myślę, że Magdalena, która o to pyta, no nie była na początku i nie wie, że różnica jest polegająca na symbioncie i nad duszy. Darek to tłumaczył. I również mówił o tym, że dusza nie mieszka w ciele, tylko czasem je nawiedza. A ja powiem tak jeszcze z mojego doświadczenia, że w tych technologiach out of body experience czasem można sobie zwizualizować na przykład srebrny sznur, i kłopot się zaczyna wtedy, kiedy ten sznur zostanie w jakiś sposób za bardzo rozciągnięty lub przecięty. No i wtedy możemy tracić połączenie, ale to nie znaczy, że dusza wyskakuje z jakiegoś zbiornika. Ciało nie jest zbiornikiem, nie jest naczyniem duszy. Ja przynajmniej tak uważam, a ty darku jak sądzisz? Ja też tak samo uważam. Według mnie nie ma możliwości, że by dusza wyskoczyła z ciała bez względu na to, w jakich okolicznościach się zdarzyła. Jedyne to jest śmierć kliniczna, tak zwana. Ale no jeszcze... ta dusza też jest w pobliżu, ona, jakby to powiedzieć, czeka. Ona sama nie wie, jeśli nie jest wysoko wibrująca, czy wróci tu, czy nie. W każdym razie duszy, dusza nie może wyskoczyć z ciała, bez względu na tragedię, jaka się człowiekowi wydarzyła, czy smutek, czy cokolwiek. Nie, dusza odchodzi, kiedy już ciało przestaje żyć. Traumy powodują podział, tak? Jakiś rodzaj kurtyny, ale nie, że dusza się wylewa jak woda, tak? Jakaś cząstka energetyczna, która jest rodzajem łącznika. Między naszym DNA a tymi informacjami, które niesie nasza dusza, która jest poza czasem i przestrzenią, to jest zupełnie inna kwestia. Tak? To kiedyś sobie o tym porozmawiamy szczegółowo, natomiast to nie jest takie proste, jak tam ktoś sobie myśli, że tutaj właśnie ona sobie mieszka i ona wyskoczy, potem wskoczy, chociaż oczywiście warto poruszyć taką kwestię. Ona jest intrygująca, że czasem niektórzy ludzie, na przykład po narkozie, budzą się zupełnie inni. Że yy, mówi się o tym, że dusze na przykład na chwilę z powodu tej narkozy zostały przepięte gdzieś indziej i dostały nową wiedzę. Człowiek nagle się rozbudowuje i po narkozie budzi się fajniejszy, lepszy. Niektórzy wręcz yy, zastanawiają się, czy nie, dokonu, nie dokonuje się wtedy czasem jakaś zamiana dusz. Nie, nie, nie. Ja uważam, że wszystko jest możliwe, ale to jest Twoje QA. Wypowiedz się, proszę. Bywa, że pod koniec <noise> życia, gdy człowiek bardzo cierpi fizycznie, jest umowa między duszami, że na krótki okres czasu inna dusza, która potrzebuje doznać pewnych rzeczy, zamienia się na krótko. Dlatego wielokrotnie rodziny tych ludzi twierdzą, że ta osoba ma amnezję, zapomniała czegoś. A później albo mówi do rodziny innymi imionami, a później jest powrotem, przed tak zwaną śmiercią, ta prawdziwa dusza wraca. Ale to nie, to nie są jakieś częste przypadki. No tak, tak się zdarza, bo wiem na 100%, że, że coś takiego ma miejsce. No ale dusza, jak już jest w ciele, to jest ciało tej duszy. I nie. Nie mówimy teraz, gdzie ona jest osadzona i jak to wszystko wygląda. Jest ona z tym ciałem, z tym ciałem związana. Tak, tak, jest ona jakby oblepiona DNA, wszystkie informacje, wszystko przeszło w to DNA, żeby mogło to ciało, które z świadomością podejmować niezależne decyzje. Wolne, które będą prowadzić tak, ani inaczej. Dobrze, Dareczku, jeszcze troszkę pytań duchowych, ale już idziemy dalej. Zaraz przejdziemy do DNA też, innych raz. Ale jeszcze pytanie o źródło, które jest początkiem wszystkiego. Czym jest to źródło? To jest takie bardzo odważne pytanie, bo myślę, że nawet żaden ekstrasens nie może tego wiedzieć, bo musiałby być źródło. Równy. My w sobie mamy jakąś tam kroplę źródła, ale nie jesteśmy źródłem. No ale dobra, zadam to pytanie: czym jest źródło i jak się tworzą nowe dusze? Dla mnie, jak powiedziałem, źródło to jest naddusza. Natomiast po rozmowach z istotami bardzo wysoko postawionymi z najwyższych wymiarów. Nigdy nie spotkałem się, żeby ktokolwiek wiedział, co to jest to prawdziwe źródło ta pra przyczyna wszystkiego. Każdy mówi, że to jest tak potworna energia, tak potworna nie w złym sensie tylko, jakby to powiedzieć, ogromna tak, energia, tak. Taka ogromna mocna... energia, że nie można się w ogóle zbliżyć do niej, bo zostanie inna energia unicestwiona, zostanie wchłonięta przez nią. Tak jakby oglądaliście Państwo Władcę pierścienia, został wrzucony pierścień do lawy i w którymś momencie on się rozpuścił i stał się tą lawą a lawa stała się tym pierścieniem. Więc pytania zadaje się wielu ludzi, którzy mają tam dostęp zadają pytania i nie ma takiej istoty, która by powiedziała, że widziała, wie jak to wygląda i skąd się to wzięło. Nie ma sensu zadawać pytania skąd się wziął Bóg czy Stwórca, ponieważ żaden mózg ludzki tego nie jest w stanie pomieścić. Więc nie ma sensu próbować, nie wiem, przeskoczyć własny mózg, bo to jest nie do pojęcia po prostu dla człowieka. Nie widzę sensu w zadawaniu takich pytań. Ja bym chciała opowiedzieć o takim drobiazgu. Corrado Malanga, który zajmował się regresingiem też. Rozmawiał kiedyś z istotą z innych wymiarów. No i zapytał, jak ma na imię. No i ta istota powiedziała, że. W języku ludzkim nie ma takich głosek, które mogłyby powtórzyć to imię, zatem to imię nie zostanie wypowiedziane. Więc jeśli chociażby na poziomie imienia już jest taka trudność, to wyobraźmy sobie, co. <laughs> byłoby, gdybyśmy chcieli wypowiedzieć tę energetykę czy tą percepcję multiwymiarową, bo źródło jest multiwymiarowe, tak. Natomiast, słuchajcie, tutaj już wszystko jest. Problemem jest dostęp, czyli po to podwyższamy naszą świadomość, po to się rozbudowujemy, żeby widzieć więcej, no i żeby uzyskać dostęp do tego, co się nam należy, czyli do naszego ludzkiego dziedzictwa. To tak tylko wtrącę, żebyś trochę odpoczął, bo idę do pytania petardy. Podobno poprzez to, że nie możemy się nauczyć kochać bezwarunkowo, nie możemy wrócić do źródła. No i w Wciąż przychodzimy, żeby się dalej uczyć. Podobno nawet dusze, jak ja to lubię, jak ktoś tak mówi, takie podobno dusze, dusze z dwunastego wymiaru, bo ktoś tam coś na jakimś kanale powiedział. No ale dobra, zadaję to pytanie, chociaż nie podoba mi się bardzo. Podobno nawet dusze z dwunastego wymiaru jeszcze nie mogą się dostać do źródła, to jak my się mamy tam dostać, jak jesteśmy w takim niskim wymiarze. Ja uważam, że to jest takie pytanie, które Zabiera nam nadzieję. Mam nadzieję, że Darek się z tym pytaniem rozprawi. A to, że ktoś powiedział, że ktoś tam coś z jakiegoś wymiaru nie może, to znaczy, że on to po to powiedział, żeby podkreślić, jak to on jest wysoko i jaką ma pyszną percepcję. Bardzo, bardzo mnie to zawsze. Nie lubię takich pytań. No. Oddaję Ci głos. To powtórz sedno pytania. No właśnie, że podobno nawet istoty z dwunastego wymiaru A, nie mogą się dostać do źródła, bo nie umieją kochać bezwarunkowo. A my, to co dopiero, dobra, jak my jesteśmy na dobra. trzecim wymiarze, tacy niscy, to już w ogóle nic nam nie pomoże. Ja bym zadał tej osobie pytanie, co ona skończyła szkołę? A może już jest po studiach? A możliwe, że jest profesorem doktorem habilitowanym? A kiedyś była w klasie pierwszej, później była w piątej, już przerobiła in, inne klasy. I co jest złego w tym, że my jesteśmy w trzecim wymiarze i my się uczymy kochać? To jest proces, to jest całkowicie naturalna rzecz. Jak powiedziałem, że nawet ta najniższa, tak zwany, ja sobie tak to na nazywam najniższy rodzaj miłości, jest piękny, bo przecież z niego wyjdziemy do wyższej. To jest normalna rzecz, całkowicie naturalna, i też nie można na siłę się uczyć kochać. To jest proces. U jednego on tak przebiega, u kogoś innego inaczej przebiega. Nie można mieć do kogoś żalu, albo być na kogoś zły, że on mniej kocha czy więcej, tym bardziej, że ani tego się nie zmierzy, ani nie zważy. Są ludzie, którzy wyglądają na bardzo ponurych, nawet brutalnych, a mają w sobie wielki zasób miłości. I odwrotnie, wydaje się, że ktoś jest strasznie czuły, a on to wszystko robi na pokaz dla innych, bo wtedy inni się nisko mu kłaniają. A ja, który mam wgląd w ludzkie umysły, naprawdę widzę, jak to jest zorganizowane. I czasami ludzie, za których byśmy nie dali. Jednego grosza, mają taki zasób miłości w sobie, że mogliby się podzielić z bardzo wieloma ludźmi. No i znam też takich, którzy są dobrymi aktorami, a wcale tak nie jest. A to, czy w dwunastym wymiarze nie potrafią kochać? To się zmienia, to się rozwija cały czas. I nie można porównywać miłości, Piątowymiarowej, do miłości trzeciowymiarowej, bo to jest zupełnie co innego. I też nie uważam, żeby człowiek się nie mógł nauczyć miłości, bo po to tu przyszedł. Jego głównym celem, poza tymi drobnymi celami, o których mówiliśmy na początku, to jest uczenie się miłości, czyli zjednoczenia się ze wszystkim, co istnieje i odbierania wszystkiego, co istnieje. Miłość to nie jest tak, jak powiedziałeś kiedyś, pociąg seksualny jednej płci do drugiej. Nie. To jest zjednoczenie się ze wszystkim, co nas otacza ze wszystkim. Z fotelem, z podłogą, z drzewem, z ziemią, z wodą, z powietrzem, I oczywiście z innym człowiekiem, ze zwierzęciem, który jest bardzo wysoko, zaraz na drugim miejscu po człowieku. I tak dalej, i tak dalej. To jest miłość. Kiedy jesteśmy połączeni, i odczuwamy tą nieprawdopodobną wdzięczność. Ona jest tak wielka że nie wiemy co z nią zrobić. Nie wiemy jak ją sobie wypuścić, jak ją wylać, bo wiemy, że nawet nie zostanie ona przyjęta, bo jest zbyt wielka. To jest piękne uczucie, piękne uczucie. Ono jest bardzo intymne. Tylko jest dla danej osoby. Nawet nie można się podzielić tym uczuciem. Miłością można obdarowywać innych, ale Uczuciem tej wdzięczności, miłości, to ja nawet nie, nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć. To, jak człowiek, kiedy myśli o tej wdzięczności, yy, zaczyna wysoko wibrować, no to prawie lewituje. To jest uczucie też, którego się nie da opisać. Ja pamiętam kiedyś, jak skakiwałem po schodach, ja do dziś tego nie, nie mogę zapomnieć. Nie wiem, po ile schodów, po 8 czy po 10. Mnie się to raz w życiu zdarzyło, coś takiego. No ale kiedy ta wdzięczność człowieka go garnia, no to prawie się podnosi do góry. To jest tak samo, jak w czasie wykonywania utworu, właśnie przychodzi ten przekaz. I człowiek przestaje czuć, że ma masę, że ma wagę. Ma takie wrażenie, że to krzesło się podnosi do góry z nim. I trzeba się dobrze koncentrować na graniu, bo mózg od razu chce sprawdzić. Mówi: To chłopie, gdzie ty siedzisz? Dotykasz nogami ziemi, no przecież nie czujesz tej ziemi. I taka jedna myśl, i człowiek już nie wie, gdzie gra i się pomyli. Więc tak to z tą miłością wygląda, moim zdaniem. Każdy się może jej nauczyć. Nie ma takiego człowieka, w którym by tej miłości nie było. Jest jej inna dawka, i zadaniem tego człowieka jest, Rozwijanie tej miłości. A to, że ktoś siedzi w więzieniu, bo on kogoś zabił, nawiasem mówiąc, bo był wykonawcą, i tu przyszedł na ten świat, bo to sobie założył, to sobie z tamtą istotą ustalił, zanim tu przyszedł, zanim tamta istota tu przyszła, to wcale nie oznacza, że on nie ma w sobie miłości. On ma tylko na tym poziomie jego rozwoju, na tym poziomie egzystencji jego, ona jest taka, nie inna. Także według mnie tu wszystko jest na właściwym miejscu, tylko przez tą fałszywą ocenę ludzi trudno jest ją ogarnąć, że tak powiem, spojrzeć na nią z perspektywy. Bo to ego niestety manipuluje wszystkim. Dlatego moim zadaniem jest upokarzanie no, tego ego, żeby ono się nie czuło zapewnie. Ja sobie Ciebie w ogóle nie wyobrażam w tej roli. Jest bardzo, bardzo przykra. Oj, bardzo przykra. Ale Do... nawet nie wiesz, nawet nie wiesz, ilu ludzi się dźwignęło. Byś powiedziała, że nie ma szans dla nich. Ja już to słyszałem od niejednego. Nie, z nim się nic nie da zrobić. Dostał takiego kopniaka, że płakał przez dwa tygodnie. Czy kobieta, tam, znam taką dziewczynę. Powiedziałem jej rzecz, którą. Myślę, że nikt by nie chciał czegoś takiego usłyszeć. Oczywiście powiedziałem jej prawdę. Ona później mi zadała pytanie: Dlaczego ani rodzina, ani rodzica, nikt jej tego nie powiedział? I ona wtedy zaczęła się dźwigać i dźwigać do góry. I w tej chwili jest tak piękną, świetlistą istotą. No życzę każdemu, żeby jak najszybciej doszedł do takiego miejsca, bo po prostu będzie żył w wielkim szczęściu. Już nie będzie takiej możliwości, żeby cokolwiek w życiu mu się przydarzyło, co jest tragiczne. Przejdzie przez różne smutki, przez różne rzeczy, które są przykre. Przejdzie i za chwilę wyjdzie. Za chwilę tego nie będzie. Nie będzie tego kontemplował w sobie, nie będzie tego rozdrabniał, rozdrapywał, że minęło już 10 lat, 15, 20, i teraz ten ktoś przychodzi w ten moment, kiedy potrzebuje odejść stąd, i on na koniec jeszcze wraca i mówi: A bo może byłoby tak, a gdyby ja był tu w tym miejscu, to by się to nie stało i obwinia się. Ma do siebie żal. A jak już jest w takiej sytuacji, to już nie ma do siebie żalu, jest szczęśliwy. Więc życzę każdemu, żeby mógł się znaleźć jak najszybciej w tym miejscu. Dobrze. Idziemy dalej, bo tych pytań mamy pełno. Ja nie wiem, kiedy skończymy. <laughs> Teraz będzie pytanie dotyczące powiązania duszy z DNA. Jak to wygląda? Czy DNA i dusza to są inne rzeczy? Czy DNA ma rasę? No i czy dusza może być w kilku różnych rasach? Jak to wygląda? Pani sobie nie umie tego poukładać. Czy DNA lirian czy plejadian może się w jakikolwiek sposób przejawiać, w sposób bardziej dominujący w danej istocie? Jak to jest? Nawet wśród ludzi jest inne DNA. Wiadomo, że Eskimos ma inne, hiperborejczyk, potomek hiperborejczyka ma inne, murzyn ma inne, chińczyk ma inne. No to nie ma problemu. Po DNA można sprawdzić dokładnie, nawet jak znaleziono jakieś ciało, no to można sprawdzić, skąd to ciało, skąd to ciało jest, Czy to jest kobieta, czy mężczyzna i tak dalej. Tak samo rasy mają najróżniejsze DNA. To, w jakim my jesteśmy w tej, w tej chwili w postaci, no to też zmutowały nas inne rasy. To na nefilimy i tam inni zrobili z nas takich, było, jest kilka tych ras, które nami tutaj, że tak powiem, władają. Na szczęście już końcówka ich jest. No to oni tak z, zrobili z nas takich, żeby mogli czerpać korzyści energetyczne, żeby mogli z nas doić energię po prostu. Także dusza jest jakby ściśle powiązana z zapisem DNA. Jak po to wybieramy taką matkę, takiego ojca, żeby przejąć te obciążenia materialne, te przywiązania do materii, i poprzez nią też przechodzi część genów, które my odrabiamy. Lekarz powie: Ma pani gen, który będzie powodował raka piersi? No dlaczego ta kobieta umarła i nigdy nie miała raka piersi? Bo to, co miała do odrobienia materialnego, odrobiła i niepotrzebna już jej była ta lekcja. Dusza i DNA to właściwie jest spójny, energetyczny jakiś byt. To jest jedno przenika drugie. Jedno wypełnia drugie. To wszystko, co w duszy jest zapisane, jest zapisane w DNA. Bo dzięki tej informacji my możemy się normalnie rozwijać. I to życie tak wygląda, jak wygląda. Dzięki temu możemy używać naszych ciał do realizacji zamysłów duchowych, bo Właśnie. DNA zawiaduje naszymi ciałami, prawda? Więc o DNA to sobie w ogóle jeszcze porozmawiamy w osobnej audycji z dariuszem, bo DNA jest no całą pasjonującą historią, a w te, ponieważ w tej chwili odzyskujemy dostępy na wielu poziomach, to DNA jest ważnym tematem. Ale żeby dzisiaj nam nie zdominowało live'a, to zadaję Ci następne pytanie bardzo ciekawe. Uważam, że bardzo potrzebne. Czy zło, dobro bez zła? Może istnieć? Czy zło jest tłem dla dobra? Czy yy, może istnieć dobro bez zła? No i yy, esencja tego pytania, bardzo intrygująca, czy ze złem należy walczyć, czy odpuścić sobie walkę ze względu na to, żeby nie powiększać oporu, nacisku i nadmiarowej energii? I czy atak jakikolwiek może być obroną przed złem? Czy nie? Jak ty to widzisz? To bardzo mądre pytanie. Przede wszystkim uważam, że z niczym nie wolno walczyć w życiu, ponieważ wszelaka walka przynosi straty. Czyli nie możesz wytoczyć komuś wojny po to, żeby zwalczać coś. Tak. Jakieś... Ludzie Przede wszystkim ludzie walczą samymi sobą, ponieważ największym wrogiem człowieka jest on sam. To sobie trzeba uświadomić, że największym wrogiem jest ten materialny intelekt. Nie umysł. Intelekt, który nam totalnie miesza w życiu. Więc ja nie widzę sensu, żeby z czymkolwiek tutaj walczyć. Naprawdę. Pierwsza część pytania: jaka była? czy zło może istnieć A, czy dobro może istnieć bez dobrze. zła i czy zło nie jest przypadkiem jakąś sceną jakimś odbiciem dla dobra żyjemy tu w dualizmie dlatego mamy wszystko podwójnie miłość nienawiść to jest ta sama energia dwie różne polaryzacje i ktoś wymyślił słowo dobro i zło nie ma ani dobra ani zła to jest tylko wymysł człowieka Ile ten wymysł nam przynosi cierpienia w życiu, że coś jest dobre, a coś jest niedobre. Jak może być dobra jakaś zupa, którą lubimy przez 80 lat naszego życia, i mówimy, to jest najlepsza zupa na świecie, lepszej nie ma. A nagle się okazuje, w wieku 80 lat, że ta osoba coś zmieniła, wymyśliła inną zupę i mówi, przecież. To jest najlepsza zupa na świecie. W życiu nie jeden takiej dobrej zupy na świecie. I ze złem jest to samo. Coś, co dla nas mogło być przez dziesiątki lat czymś bardzo złym, nagle za pomocą świadomości naszej przestaje być złe. Nagle rozumiemy, głębiej wchodzimy w energetykę tego czegoś i nagle stwierdzamy, że to nie ma nic wspólnego ze złem. I tak jest moje zdanie. Człowiek sobie wymyślił dobro i zło, a religie bardzo sprytnie to wykorzystują. Bardzo sprytnie. Żeby Ze względu na sprawy. ten dualizm ziemski, tak. prawda? Który gdzieś tam przenika wszystko i dyktuje tutaj bardzo dobre warunki dla tego Matrixa, który to wykorzystuje. Tak. Dobra. A po, polecam Korabę Malangę. On tak. w pewnym momencie fajnie tłumaczy. Co to jest dualizm? Jak on nam został tutaj po prostu spreparowany? Żebyśmy w czymś takim dobro i zło, światło i cień. Oczywiście na naszym poziomie łatwiej jest zobaczyć światło z cienia, a z pozycji światła zobaczyć cień. No to rzeczywiście jest łatwiej, ale to nie jest takie proste i oczywiste, jak ludziom się wydaje, że jest. Nawiasem mówiąc, jeśli wśród Was jest italienista, który chciałby przyłożyć rękę do tłumaczeń Corrado Malangi, bo on mówi bardzo szybko, bardzo dużo, bardzo gęsto, to jeżeli ktoś chciałby dla dobra wszystkiego, co jest, dokonać takich tłumaczeń, to ja będę mogła umieścić takie materiały u siebie, bo Corrado Malanga się na to zgadza, no ale potrzebujemy kogoś, to tak tylko tutaj dorzucam kamyczek. Dobra, idziemy dalej. Dareczku, czy faktycznie istnieją anioły stróże i kto to jest te anioły stróże? Czy to przypadkiem nie są jakieś byty, które czerpią z nas energię? Na pewno nie czerpią energii. To są istoty bardzo wysokowibracyjne, z wyższych wymiarów. Anioł to jest rasa. Może teraz wszystkich zdziwiłem. Anioł to jest rasa. Tak jak Lirian, tak jak Arcturian, tak jak Reptilian. To jest rasa. Wokół siebie mamy rasę anielską. Ich jest również bardzo wiele różnych rodzajów, podgatunków. Jak również mamy inne istoty świetliste, które nie są aniołami, a tak samo nas wspierają. Ja powiem Państwu śmieszną rzecz. Jak ja sobie jadę autem, to zawsze miałem jedną istotę przed autem, dwie nad po jednej z boku jedną z tyłu i tego nie wiem prawdę mówiąc w ogóle pytania nie zadałem ale nie wiem dlaczego od ostatnim razem miałem dwie z przodu jedną u góry i z boków po jednej nie wiem dlaczego się ta z góry zamieniła i przeszła na przód czy to teraz tak zostanie czy jakaś była przyczyna materialna, żeby je może chronić przed czymś, czy nie wiem. Nawet nie miałem czasu się w to zagłębić. Ale tych istot jest wokół nas tak nieprawdopodobna ilość, że to jest nie do uwierzenia dla człowieka. Bez nich nie zrobilibyśmy tu kroku. Te istoty i anioły pilnują, żeby to się w naszym życiu wydarzało, co zaplanowaliśmy, zanim tu przyjdziemy. I na podstawie poczynań naszego umysłu, kreacji naszej tutaj, żeby wszystko do życia przychodziło to, co ma przychodzić. Czyli nasza kreacja jest jakby wspierana energetycznie. My jesteśmy za malutcy tu z tej strony, żeby taką ilością energii operować, do stwarzania niektórych, że tak powiem, rzeczy materialnych. Więc oni są od tego, żeby nas wspierać i nas pilnować. Anioły mają bardzo dużo różnych funkcji. Są przypisane do dat urodzenia, że od do na przykład jest jeden anioł, są anioły od świadomości, ich jest wielu. Jeżeli przekraczamy pewną klasę, to odchodzi i przychodzi inny. Znowu zrozumieliśmy coś, to znowu przychodzi inny, on już nas prowadzi wyżej. Tak jakbyśmy zmieniali szkoły, że w pierwszej klasie jesteśmy w tej szkole, w drugiej klasie w innej szkole już są zupełnie inni nauczyciele. Także mają oni bardzo wiele funkcji i są bardzo, bardzo pięknymi istotami i na pewno nam nic nie kradną. Nie ma takiej opcji. No i na pewno nie są Powiązani z Biblią, tak? Bo tutaj następne nie, nie, nie. pytanie będzie do Ciebie biblijne. No, ja znam Twój stosunek do religii bardzo dobrze i bardzo dużo przecież rozmawiamy. Znamy się też dobrze. No, ale ponieważ nasz widz zadał takie pytanie, czy Biblia to Twoim zdaniem, zwłaszcza Stary Testament, to Słowa Boga? Ta osoba nie oglądała Twoich tłumaczeń. Hmm. Jak on się nazywa ten Włoch? Wyleciał mi z głowy. Mauro Bilino. Ma Mauro Bilino, tak. I jeszcze Australijczyk do spółki z nim. Jak tłumaczą? Paul Wallis. Tak. Stare, najstarsze zwoje z Kumran jeszcze wcześniejsze. Z starogreki, staroaramejskiego i starohebrajskiego. To jest podejście stuprocentowo-naukowe, gdzie każde słowo jest jakby tłumaczone na podejściu naukowym. Tak jak na uczelni się robi, pisze się jakąś pracę doktorską i tak dalej. Analizowane jest wszystko. No, więc tam czarno, na białym, z tego co jest napisane, wynika. Jak to naprawdę jest. I to nie są żadne słowa Boga. A tego Boga, którego ludzie uważają za Boga, to jest ten najmniejszy z tych wielkich, którzy rządzą tym światem za kurtyny. Nie są materialni, kiedyś tu byli, w tej chwili lepiej sobie, że tak powiem, dla ich interesów radzą z tamtej strony. I ten ktoś to był nazywany Jachwem. No i to jest ten Bóg nasz. Tam jest wszystko czarno na białym napisane. Jak Mojżesz poszedł na górę, co tam się wydarzyło, jak rozmawiał, i tak dalej, i tak dalej. To polecam każdemu, żeby sobie to poczytał. Pozdrawiam grupę z Gdańska, która od bardzo wielu lat tłumaczy sama. Ludzie sami nauczyli się starohebrajskiego i z tych dostępnych źródeł najstarszych, sami sobie tłumaczą, żeby coś wiedzieć. Ojciec Polanowski, taki zakonnik, który odszedł z tego zakonu, uciekł, bo mu wielkie niebezpieczeństwo groziło, no to on studiował trzy języki. Trzy języki. staro starohebrajski i aramejski. Dopiero jak skończył studia, wziął sobie najstarszą, dostępną jemu, yy, yy, jakieś, yy, jakieś starodruki i sobie sam przetłumaczył żeby wiedział, co tam jest napisane. Bo Kościół to zmanipolował. Zresztą... Dlatego Mauro Bilino wypowiedział współpracę Watykanowi, który domagał się, żeby te tłumaczenia były prawilne, A on się nie chciał na to Ale zgodzić. chyba wszystko było inaczej, że w którymś momencie, jak on powiedział pewną rzecz, na zasadzie jak to się tłumaczyło, to oni go zwolnili, że tak powiem. Tak, no nie chciał, nie chciał tego poprawić, tak? No, były chciał. naciski, żeby to poprawić, no, ale, ale nie chciał. Ja. rząd dla nich przetłumaczył wszystko. Oni dokładnie wiedzieli, co tam jest. Mało tego, oni to wydali przecież. Wydali, dopiero jak się z nim pokłócili, no to pozmieniali. Dalej zrobili po prostu Boga, zamiast inaczej, to, co tam było napisane. No ale trudno. No, różne są fajne pojęcia. Ja zapraszam, żeby sobie tutaj na strumyczku poglądać wszystkie audycje o Elohim. Ja Obiecuję, że będzie więcej materiałów Mauro Bilino, bo to są fantastyczne yy, tłumaczenia. No i Bartek Talarczyk tutaj na pewno dla mnie zrobi. Tak a propos to wspomnę, że Bartek Talarczyk ostatnio stracił kanał, zebrali Wolność i Anarchię, ale ja Wam w herbatce dam namiary wszystkie do niego na inne miejsca, więc się nie martwcie. Ale YouTube tutaj swoje pazurki wyciągnął. Tak. Przypominam Wam, że jest zbiórka dla Bartka. To tak tylko dla tych, którzy nie wiedzą. Trzeba mu pomóc i tyle. Idziemy dalej, bo mamy bardzo dużo pytań jeszcze. Wielu z nas ostatnio zauważyło u siebie spadek energii, bardzo podwyższony niepokój i zjawiska jak skoki ciśnienia i inne przykrości. Z czym są związane takie problemy? Czy to są jakieś. Trudne okresy energetyczne, w których ciemne siły się bardziej uaktywniają. Tutaj ktoś nawiązał do nocy Walpurgi. To już jest ich końcówka. Oni dobrze o tym wiedzą. I próbują robić wszystko, żeby jak najdłużej się tu ostać. Nie są w stanie, bo prawa natury im na to nie pozwolą. Ja już nie wspominam o wszystkich. Glejta, które ludzkość podpisała z tamtymi, w imieniu ludzkości, dobrze wiedząc, co robią, ale no ta, ta większość, 99,9%, ponosiła przez tyle tysięcy lat konsekwencje tego, co zostało 16,5 tysięcy lat podpisane. Te wszystkie umowy się pokończyły. W ostatnim czasie. Całkiem niedalekim, też pewne umowy zostały podpisane. One były krótkie. One już się wszystkie kończą, lub zostały anulowane. Także ich czas się kończy i oni robią co mogą. Oni nie mają, ci, którzy im służą tu, nie mają pieniędzy. Nie będę teraz szczegółowo mówił o co chodzi, bo może Monice też zamknął kanał. W każdym razie to wszystko wszystko się wali. Wszystko i oni też. Czerpią jak mogą, robią co mogą, żeby z ludzi wystać tą energię, ponieważ jak człowiek nie ma energii, się źle czuje, zaczyna stwarzać myśli, przede wszystkim się boi. Co się z nim dzieje, i cała lawina później jest stworzona tych niskich energii, dzięki którym oni jeszcze mogą bytować. Jeszcze mogą nie wszyscy, bo wielu, właściwie większość z nich już opuściła tą naszą przestrzeń. Nie byli w stanie przeżyć. Wielu w ogóle przestało istnieć. Wielu z tych najwyższych zostało zdematerializowanych i koniec. 2 czerwca 2016 roku ci wszyscy, wszystkie największe demony zostały zdematerializowane. To wcale nie znaczy, że ich energia nie działa, energia nie ginie. Czyli jeżeli ja myślę o nim, o tym czymś lub się go boję... Ta energia ma na mnie kolosalny wpływ. Pytanie zostało zadane no już ładnych parę lat temu, chyba w 2018 roku do mojego przyjaciela. Pani jedna zapytała, proszę pana, no to jeżeli szatan został zdematerializowany i Lucyfer, no to jak ja to mam... Odbierać, czy on istnieje jeszcze, czy on nie istnieje. Pamiętam, on tak długo patrzył na tą kobietę i mówi: Proszę panią, jeżeli pani o nim myśli, to zasila pani tą energię, on istnieje. I koniec dyskusji. Tak jest. Tak pracują energie. Więc to, co powiedziała Kanon, naszym następnym zadaniem oprócz miłości jest nauczyć się obracanie energiami. A to jest związane z wiarą, że my to potrafimy i możemy to, ponieważ od razu to nie jest widoczne. To jest widoczne dopiero po jakimś czasie. A każdy próbuje raz, drugi, piąty, dziesiąty, rok, dwa, pięć. I mówi nie, ja nic nie czuję, ja nic nie odbieram. I tak odbierasz człowieku, tylko jeszcze tego nie wiesz. Tak, piękne. Piękne. A ja jeszcze tylko dodam, że. Ci, którzy tu zostali, niedobitki, bardzo pilnie szukają portali i chcą się podpinać w takie energie, które są energiami nośnymi. No i stąd są różne wojny i, i napięcia też. Nie będziemy o tym więcej mówić dziś, ale my z Darkiem będziemy mieli jeszcze dużo audycji na tym strumyczku, także omówimy i, i tą kwestię dokładnie. Idziemy dalej. Dariuszu, czy uważa Pan, tak jak Monika, że jedzenie zwierząt zamyka dostęp do wyższych poziomów poznania? No, przykro mi, ale tak uważam. I teraz wrócę do jednego z pierwszych pytań. Chciałbym Państwu dać moje odczuwanie, co się ze mną stało, jak Moniczka powiedziała Dariuszu. Ja poczułem, jak energia idzie mi do głowy i włosy mi stają dęba. Do tej pory ja cię wspieram, czuję. wspieram, bo ty ciężko pracujesz. Czuję tę energię na, na czole tutaj na, na głowie i czuję, jak ona idzie do góry. No to tak nawiasem mówiąc. Ale z tymi zwierzętami, to jest ciężka sprawa. Miliony lat temu żadne zwierzę nie jadło drugiego zwierzęcia. I to nawet nie drako spowodowali, tylko reptylianie, którzy są ich posługusami to zwierzęta, które nazywamy dinozaurami, w którymś momencie zostały przekształcone genetycznie, żeby zjadać inne zwierzęta. Od tego się zaczęło, że zwierzęta zaczęły jeść zwierzęta. A później, że ludzie zaczęli jeść zwierzęta. A później religie, które powiedziały róbcie to, to jest legalne, fajnie. Trzeba znaleźć balans. Jak ja zjem jajko, to ja tej kury... Nie przymusiłem do składania tego jajka. Ja jej nie zniewoliłem. To jest tak, jakby ktoś powiedział tu poniżej mojego okna, ma teraz kos gniazdo w takim bluszczu. Czy ja tego kosa zniewoliłem i kazałem mu złożyć jajko? Czasami ten kos złoży jajko i odleci. Jemu nie pasuje energetyka tego miejsca, on odleci. Każdego roku ci, co czyszczą budki lęgowe, napotykają budkę, w której są jajka. I nie dlatego, że ten ptak zginął, że go kot zjadł czy lis, tylko dlatego, że on poczuł nieprawidłową energię dla siebie i odleciał. Ja tej kury nie zmuszam. Oczywiście, jeśli krowa jest męczona i w bestialski sposób się to odbywa, no to tego nie popieram. Ale jeżeli krowa urodziła cielątko, to ona przez długi okres czasu będzie dawała mleko. Tego mleka jest tak dużo. Że to cielątko w, po krótkim czasie ono już nie potrzebuje tego mleka. Ono już się zacznie żywić trawą. A ta krowa dalej ma mleko. I ja nie widzę w tym nic złego, że ja napiję się tego mleka lub y, przetwory z tego mleka będę przyjmował, ponieważ ja tej krowy nie, y, że tak powiem, nie zgwałciłem jej energetycznie. Ale jest wielki problem. Żeby zdobyć takie mleko, bo trzeba wiedzieć od kogo. Tu jest już inna rzecz, o której teraz nie będziemy mówili, bo to jest temat rzeka. W każdym razie znam ludzi, którzy kochają te krowy i przytulają je. Krowa urodziła cielątko i ona daje długo mleko. I nie uważam, żeby tu było coś nie w porządku. Niektórzy twierdzą, że nawet miodu nie wolno jeść, bo się zniewala pszczoły. No więc zapraszam do mnie i zobaczycie wszyscy. Oczywiście pszczelarze będą się śmiać z tego, ale znam wielu takich pszczelarzy. Jak ktoś ma 200 uli, czy 500, czy tam 10 tysięcy, to wiadomo, że to jest niewykonalne, no bo nie jest w stanie tego obrobić. Ale jak ma tam parę tak jak ja, no to ja zbieram pszczoły z ziemi. Zbieram i koniec. I chociaż wiem, że w wielu wypadkach ta pszczoła wychodzi z ula, bo ona już Umiera. Ona już nie będzie, ona nie chce robić siostrą bałaganu w tym ulu, więc ona wyskakuje, a już nie ma siły odlecieć i tam umiera. Ale ona chodzi, no to ja ją biorę i wsadzam do ula. Ja nie robię tak jak inni, że podnoszę korpus i teraz te pszczoły się proschodziły, ja ten korpus położę i będę miał pszczoły. Już się Państwo widzieli, ile ja czasami wysiłku potrzebuję włożyć, żeby ten ciężki korpus trzymać z brzegu. Nie położę go, dopóki. Nie zgarnę wszystkich pszczół, żeby żadna pszczoła nie została zmieszona. Czasami naprawdę jest bardzo ciężkie. 30 kilo taki korpus ważył, on jest bardzo wysoko, i teraz nie mam jak. To tak długo robię i takie zabiegi. Zdarzy się, no zdarzy się. Ale każdemu człowiekowi zdarzy się zrobić coś, czego żałuję. Wiesz, ja nie zadeptuję setki mrówek, setki różnych robaczków, owadów. Ja po prostu przepraszam je. Ale nie robię tego celowo. No, trudno, Ale nie żeby... tak, że sobie zarżniemy krowę i ją przeprosimy, no, żeśmy ją zjedli. krowa to już jest to innego, czy inne zwierzę. No, no, nie, nie ma mowy u mnie, żebym ja zaakceptował zabijanie, zabijanie zwierzęcia. Po prostu człowiek jedząc mięso nie wyjdzie wyżej. Jest to niewykonalne. Dla mnie, patrząc od strony energetyki, jest to niewykonalne. Ponieważ przy każdym zjedzeniu mięsa... Praktycznie człowiek aurę traci. Jak tylko pomyśli o tym, o zjem sobie zaraz kotlecik i widać jak ta aura gaśnie. Ona czasami jest tak mała, że jej praktycznie nie widać, że widać ciało eteryczne, a nie widać aury. Tak samo jak się człowiek zdenerwuje, tam różne inne poczyni kroki w umyśle. Ale między innymi jak pomyśli o jakie do sobie za chwilę dobre mięsko zjem, no to aura pach, nie ma jej, nie ma. Zjad to mięsko i później ta aura, przez, przez to, że wróciła ta osoba na przykład do domu z pracy, a zjadła w pracy, i teraz podchodzi do dzieci, a te dzieci kocha, zaczyna je przytulać. I no ta aura powoli, powoli się odradza, odradza, odradza. I to można powiedzieć śmiesznie. Natomiast ile czasu zostało zmarnowane? I tak w kółko. Człowiek się cofa, bo zjadł mięso i pracuje, żeby podnieść swoją wibrację. I znowu zjadł. I znowu pracuje, żeby podnieść wibrację. I znowu, a tu w jego życiu zdarzają się różne przykre rzeczy. Zachorował na raka, zachorował na to, na to, na to. A nie wie, że jak ma energię, to nie zachoruje. Nie wie, że ten narząd, jeśli on jest energetycznie mocny, to nie ma mowy, żeby on zachorował. Nie ma takiej możliwości. Choroba się tam miejscawia w danym narządzie, gdzie nie ma energii. A jedzenie mięsa to właśnie powoduje, zabiera energię. To są takie same istoty jak my. Takie same. Może nie mają takiej samej duszy, ale czują. Ryby nawet czują. Ryby, co są jednohelisowe, czują. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że byłem z jedną panią taką starszą na pontonie na jeziorze i powiedziałem: Niech pani patrzy. Położyłem rękę na wodzie i ona mówi: No, ale co mam patrzyć? Niech pani patrzy. I nagle z... Po tej wody zaczęły płacić ryby. Tam o konie głównie, by wtedy były koło tego pontonu, więc przypłynęły to okonie konie pod moją rękę. Ja mówię: tak jest człowiek połączony z naturą. Ja sobie dzisiaj leżałem metr od łabędzi moich. One całą toaletkę swoją wykonały. Leżałem chyba z godzinę. Zresztą kilka razy dziennie. Ja sobie taką robię, taki odpoczynek w tej chwili. Obok siedziały młodziutkie łabądeczki, co mają niecały tydzień. I leżę sobie tam, te łabędzie nie reagują, tak nie traktują, jak ja był łabędziem innym. No pewnie jesteś trochę To no jest. Ja mam tego łabędzia zabić? Przecież łabędzie prawie wyginęły, bo łabędzie wszyscy jedli. A to jest taki piękny, mądry ptak. Zresztą każdy to Jak można to zabić i zjeść? Abstrahując, że naddusza posyła symbiont do wszelkiego stworzenia, między innymi do zwierząt. Czyli kawałek naszej nadduszy jest na pewno w jakimś zwierzęciu, w jakimś owadzie, w jakimś ptaszku. Bo ta dusza chce odbierać wszelki aspekt życia. Nie tylko materii, która jest nazywana. Ożywiona, tylko także tej, która jest nazywana nieożywiona, którą ja nazywam, i także jest ożywiona. Wszystko jest żywe. Nawet to, co nam się wydaje, że jest nieżywe. A już tym bardziej, bracia nasi mniejsi, zwierzęta. Czy chciałabym tutaj rzucić taką. Swoją malutką złotóweczkę do skarbonki Twojej wiedzy. Pamiętajcie to, co Darek powiedział, dotyczy pasożytnictwa. Czyli jeśli macie swoją krówkę, która się chce podzielić z Wami swoim zdrowym mlekiem, którego ma nadmiar, no to oczywiście, jeśli nie macie chrzczonej krówki i nie podajecie jej różnej chemii i chcecie się napić tego mleka. Prosto od tej krówki, która się z wami tym mlekiem podzieli, to nie ma w tym zła. Tak samo, jeżeli weźmiecie sobie jajko porzucone przez wolno chodzącą kurkę, tak? Ale chodzi o to, żeby nie wspierać tego przemysłu zabijania czyli nie kupować jajek hipermarketowych, które są pozyskiwane z farm, które zabijają po prostu kurczaczki męskie, do, do młynka je wrzucają od razu, bo one nie, nie będą dawać jajek, czy też nie y, wspierajcie no, takiego przemysłu mlecznego, który powoduje wielką biedę krów i to, że się krowom zabiera cielaczki, że się je zabija, no, po to, żeby je zapładniać, podtrzymywać w laktacji, to jest strasznie pasożytniczy przemysł, no i no i pamiętajcie, że to mleko, to ono może być jakimś lekiem, krówka się może podzielić, ale nie może być po prostu zabierane tym krowom. Tak? I, i, no poza tym pa pamiętajcie, że kazeina jest przyczyną raka. No to jest opublikowane w lancecie, więc bądźcie ostrożni. No ale idziemy Przecież dalej. W, temat... w, odpowie w odpowiedniej ilości. Tak, tak. Poczęstować się można, ale nie tak, że będziemy coś wykradać, tak? Także ty nie jesteś złodziejem, jeśli chodzi o pszczoły, bo nie, nie. ty pomagasz tym pszczołom i dzielisz się swoją, swoimi dobrami z tymi pszczołami. To jest zupełnie inne połączenie, prawda? Więc ja mogę wziąć nadmiar tego, co one wyprodukowały. Nie zabierzesz się tego, czego one nie, nie na zużyli. zimę na przykład, prawda? Tak. Czy, więc na zimę to... też się nie, nie zostawia miodu. Ponieważ jest ogólnie ciężko, nie, nie, nie wszystkie, ale niektóre są miody ciężkostrawne. Na przykład na spadzi pszczoła nie przeżyje, po prostu jelita tego nie wytrzymają, więc trzeba dawać cukier, który jest rafinowany. Wtedy jest większa szansa, że te pszczoły zdrowe przezimują. Ale są miody na przykład z jak się to nazywa z wrdestu. bardzo późno kwitnie ta roślina we wrześniu. I w październiku można zostawić na tym miodzie pszczoły, zabrać można z każdego ula parę słoików, wszystko, resztę wypełnią i przeżywają pięknie do, do wiosny. No będziemy nawet, rozmawiać, nawet nie trzeba karmić. całą audycję zrobimy taką o niepasożytowaniu, bardzo będę Ci wdzięczna. No, ponieważ już się tutaj yy, zadomowiłeś u nas, to wiem, że będą się tematy nam pojawiać cały czas i się nie skończą. Idziemy dalej yy, sekwencyjnie. Yy, ktoś tutaj poprosił o omówienie zwierzęcej percepcji świata i człowieka. Proszę powiedz parę słów na temat tego, jak zwierzęta patrzą na nasze okrucieństwo na tym świecie. Czy one się rzeczywiście godzą na bycie zabijanymi? Czy one przyjmują pokornie? Rolę ofiary, bo ja tutaj też myślę, że chodzi o to takie myślenie, że zwierzątka się nam same oddały w ofierze, bo ono jest to myślenie bardzo tak proklamowane głośno w internecie przez wszystkich zwolenników diet mięsnych, że te zwierzęta to chcą same się oddawać w ofierze i one przyjęły swoją niższą rolę i że one nam w ten sposób służą. Czy ty się z tym zgadzasz? To ja wymyśliły religię. A ja tej osobie, która zadaje to pytanie. Ja poważnie w tej chwili mówię, proponuję, bo to jest bardzo mocne doświadczenie, jak ma gdzieś możliwość pójść do rzeźni, chociaż za płotu przez lornetkę, niech spojrzy tym zwierzętom w oczy. Niech posłucha tych odgłosów, to... Nawet może być głucha. Wystarczy że będzie widzieć. Będzie widzieć, jak te zwierzęta płaczą. Będzie widzieć, jak te zwierzęta się zapierają. Nie chcą tam pójść. Taka krowa, nie chcą jak tego już widzieć, wiesz, jak ludzie już, nie chcą tego. Ja wiem że, nie, wiem, że nie chcą, bo im jest wygodnie jeść. Yy, ona już Traci wie, się wyjeżdżają... diety, nie? Traci się percepcję diety. Traci się percepcję, że to jest dieta jakaś. Tak. Dieta cud na samym mięsie. <laughs> tak. I ta krowa już wie, wyjeżdżając z domu. Kuzyn od mojego ojca. Pozdrawiam go serdecznie, Stasiu. Opowiadał mi jak kiedyś, jakby małym dzieckiem. Rodzice mieli krowę już bardzo starą. I no już ta krowa, no już nie było z niej pożytku żadnego. No a za dawnych lat, przed wojną, to nie było tak wesoło. Więc tą krowę musieli kupić nową, bo bez krowy to nie można było żyć na wsi. I odwieźli tą krowę gdzieś na targ. I... Kupił tam handlarz tą krowę. I kiedy ten ojciec tego Stasia odwrócił się i poszedł, w którymś momencie stanął, bo go strasznie to serce bolało, że tą krowę co tyle lat miało mu się oddać. Obrócił się, patrza ta krowa stała tyłem do niego. I tą głową przez, cały, przez całe ciało odwróciła, patrzyła na niego i płakała. To niech mi ktoś powie, że zwierzę nie czuje. No właśnie, pytanie o to, czy zwierzęta mają duszę. No, pozostawię chyba takie powieszone w, w przestrzeni, bo to wynika z tego, co mówisz, prawda? Jeśli chcesz się w jakiś sposób do tego odnieść, to proszę bardzo. W tej chwili ludzie podobni do nas montują filmy ze zdjęć i z nagrań. Tych filmów jest naprawdę dużo. Możecie sobie Państwo zobaczyć. Jak zwierzęta się tulą do ludzi. Dzikie zwierzęta. Oczywiście nie każdy łabądź podejdzie do człowieka. To trzeba kontaktu obopólnego czasami przez wiele lat, zanim to zwierzę nabierze całkowitego zaufania. I może nie do każdego, ale jeżeli już nabierze, to przychodzi, taka krowa się kładzie na kolanach człowieka. Są filmy, można sobie zobaczyć. Nawet żółw czy jaszczurka wydaje się, że to jest kompletnie nieczujące zwierzę. To proszę porozmawiać z ludźmi, którzy mają takiego żółwia, mają taką jaszczurkę. Jak ta jaszczurka przyleci do łóżka i się położy koło człowieka. Taki legwan, który ma metr długości. Zwierzęta patrzą na ten świat dokładnie tak samo jak my. A dwa tygodnie temu, kiedy tu byłem na wsi, cały dzień latał żuraw. Jak ja się podłączyłem pod tego żurawia, to się okazało, że partner mu zginął. Nie mogłem się do, dopytać, czy został zabity, czy coś się stało, czy może lisek samicę zjadł, która siedziała na gnieździe wtedy. I ten żuraw biedny chyba z 8 godzin latał i no nazywa się, zapomniałem jak się nazywa ten krzyk żurawia, ma specy, specyficzną taką nazwę swoją. Latał i krzyczał. I szukał tego partnera. Co 10-15 minut latywał, bo on we wszystkich kierunkach latał. I szukał. Bardzo wiele lat temu u mnie zginął łabądź. Ja go znalazłem później, jego resztki chyba po dwóch czy po trzech latach na bagnie. Jak bagno przeschło, i do tego była zima, był mróz, wszedłem, to też szczątki tego łabędzia znalazłem. To ja nie będę Państwu mówił, co ta łabędzica wyczyniała. Co ona wyczyniała. Nie, nie miały wtedy młodych. Całe dwa czy trzy, trzy dni latała po każdym krzaku. Ja podejrzewam, że nawet ona znalazła resztki tego swojego. Partnera, ale latała, mając nadzieję, że gdzieś go znajdzie. I krzyczała, i krzyczała, w każdą dziurę wchodziła przez kilka dni. No ale ten łabędź nie czuje, można go zabić i zjeść. To no zwierzę tak samo czuje jak człowiek. Naprawdę, tak samo. Tak jak człowiek cierpi po stracie kogoś bliskiego, lub po stracie zwierzęta, zwierzęcia, ci ludzie, którzy kochają zwierzęta, to, to wiedzą. No to tak samo takie zwierzę czuje po stracie człowieka nawet swojego. To ja nie muszę opisywać tego pieska japońskiego, i tak dalej. To są słynne zwierzęta na całym świecie, gdzie to zwierzę strasznie cierpi, jak jego pan odszedł stąd. A to zwierzę zostało. No właśnie. Piękne rzeczy mówisz. Ja tylko powiem do tych wszystkich, którzy po ostatnich programach moich dotyczących spotkania z Adamem Kącickim, który propaguje weganizm, zadawali pytania, jak to jest? Przecież zwierzęta się nawzajem zjadają, to, to my przecież nie robimy nic złego, no bo my zjadamy te zwierzęta. A ja mówię, że po to mamy wyższy poziom świadomości, żebyśmy żyli na naszym poziomie świadomości, bo każda istota podnosi swój poziom świadomości, tylko człowiek chce obniżyć. Chciałby się obniżyć na poziom tych, którzy mają na chwilę trochę niższy poziom świadomości. Zawsze mnie to dziwiło. Następne pytanie. Ja, ja powiem... coś powiem ważnego. To jest da. moja intymna rzecz, może <grym> nie powinienem tego mówić. Ja swego czasu rozwaliłem auto siedem razy na jeleni. Siedem razy. Ja na ogół jeżdżę w nocy. Się czuję jak ryba w wodzie, pomimo, że miałem teraz trzy operacje oczu, i jakby ktoś zobaczył, co ja widzę w nocy, to powiedział: Pan jest szalony. Ale ja się kieruję również innymi zmysłami. No i za dawnych lat, jak wracałem ze wsi do domu, te 500 kilometrów, to były dziesiątki zwierząt, które mi przelatywały drogę. I jak już był ten moment, że ja już wyżej wibrowałem, i zacząłem mieć kontakt, ktoś stamtąd. Na mój poziom świadomości o religiach, o tym wszystkim, jak tu, no w miejscu, w którym ja wtedy byłem, powiedział mi, co ja mam z siebie wysyłać, żeby w te zwierzęta nie uderzyć. Moja córka była wtedy, nie wiem ile miała lat, no jeszcze była małą dziewczynką, ja jej powiedziałem: Agnieszko, siadasz tutaj koło mnie dzisiaj i patrzysz. I powiesz mi, czy coś zauważyłaś? Ona po pół godzinie powiedziała, żadne zwierzę ci nie wyleciało na drogę, a jedziemy lasem. I ta istota mi powiedziała tak, wysyłaj sobie taką informację, wszelakie zwierzęta domowe i leśne rozkazuje wam, zejdźcie z drogi, po której jadę, ponieważ Bóg stworzył nas, abyśmy żyli we wzajemnej harmonii i nie zabijali się nawzajem. Dlatego rozkazuje wam, zejdźcie z drogi, bo żadnemu z was nie chcę zrobić krzywdy. Jak zacząłem to mówić, to już minęło 17 lat czy żadne zwierzę mi nie wyleciało na drogę. Żadne, czy ktoś w to wierzy, czy nie. Żadne. Zawiadujesz energiami po prostu i dlatego. I polecamy to wszystkim. Po prostu zawiadujcie energiami. No ale następne pytanie wynika wprost z tego, co powiedziałeś, więc bardzo dobrze się składa. Czy zwierzęta Chcą się z nami, ludźmi, komunikować? I jeśli tak, to powiedz, proszę, co jest pomostem tej komunikacji? Czy to jest ludzka wiedza, czy może tylko tkanka miłości? To jest świadomość, to jest miłość. Inaczej wibrujemy, kochając te zwierzęta. I każdy, kto ma psa, kota, zauważa, że są ludzie, do których ten pies nie podejdzie. A są tacy, do których on od razu podejdzie. Albo są zdziwieni. Patrz, on do niego podszedł, a na każdego warczy. Bo on doskonale odczytuje. Doskonale odczytuje. I emocje ludzkie odczytuje. Taki kot wie już dwa dni, trzy dni wcześniej, że pojedzie na wieś. Poprzedni mój kot miał taką, taki zwyczaj, że w domu wbiegał w schodach do góry i na dół, do góry i na dół. No to już dwa dni przedtem, to było śmieszne, bo cały dzień on wbiegał i zbiegał, wbiegał i zbiegał, w tej wewte. Bo on już wiedział, że pojedzie za dwa dni na wieś. No to ja każdemu pytam, jeśli ten kod jest taki głupi, nieczujący, no to skąd on wiedział? Skąd on wiedział? Skąd, skąd wiedział? moja zanuszka wie 20 minut przed tym, jak wrócę do domu, że ja wrócę do domu, a wiem, że tak jest, że ona już wie i czeka. Skąd ona to wie? Kot śpiewałcie, czy pies śpiewałcie? Jedziemy w długą trasę i już nawet jedziemy na urlop. Jedziemy w miejsce, gdzie nigdy nie byliśmy. Mieszkamy gdzieś w zakopanym, jedziemy do Kobrzegu na wczasy. I każdy, kto ma psa i kota, wie, że ten kot i pies nagle 15-20 minut przedtem wstaje, a nawet czasami 10 minut i już wygląda przez szybę, chociaż jest noc. On już jest gotowy, on już się rusza, bo on wie, że on zaraz wyjdzie. Bo on czyta nasze myśli. On jest z nami zjednoczony, jeżeli oczywiście my jesteśmy z nim zjednoczeni. I on sygnaturę naszych myśli szczytuje, tak jak niektórzy ludzie to potrafią robić. Miłość, miłość jest tym to. pomostem. Dobrze. A powiedz mi, czy wiesz, na pewno wiesz, ale powiedz tym, którzy zadali to pytanie, co się dzieje po śmierci zwierzaka? Dokładnie to samo, co z człowiekiem. Też ma taki swój rodzaj duszy. Też to zwierzę czasami zginie w wypadku. Czasami wejdzie we wnyk i zginie. Czasami się utopi. Różne rzeczy się zdarzają. Często zabierze chorobę z człowieka. Zabierze raka i on na tego raka umrze. To zwierzę ma swoją świadomość. Zwierzęta idą w tej chwili w trzeci wymiar, z drugiego powoli. To też widać. Tak jak widać, jak ludzie gwałtownie się zmieniają, to widać, jak zwierzęta gwałtownie się zmieniają. Myślę sobie, że my ciągniemy te zwierzęta za sobą, i przez to, że my zwiększamy świadomość, to pociągamy te zwierzęta, one tak inaczej reagują, a my, dzięki temu, że jesteśmy wyżej, to też zauważamy to, czego wcześniej nie zauważaliśmy. I te zwierzęta mają. Swoje alternatywne życie. Jak stąd odejdziemy, lub ci, co potrafią wychodzić w alternatywne ścieżki, które są obok, to to zwierzę tam jest. Ono energetycznie z nami już jest na zawsze. Mało tego, to zwierzę, które zabiliśmy, też, też jest. I to się będzie ciągnęło, i ciężka praca tej istoty, żeby to stransmutować. Niektórzy zjedli dużo kotletów, duże towarzystwo mają. Dobrze, powiedz Darku, odpowiedz na takie pytanie: czy mamy my ludzie, mamy prawo wykorzystywać zwierzęta do pracy w cyrkach, w ogrodach zoologicznych? Ktoś napisał, że pamięta, że jako dziecko przeczytał Łyska z pokładu Idy i bardzo było mu przykro z powodu losu koni, o których tam czytał. No i czy ty uważasz, że my jako wyższy gatunek, bo to taki się uważamy, mamy prawo nie niewolić i wykorzystywać te niższe gatunki? Oj, to jest ciężkie pytanie, bo to wszystko zależy od momentu nie, o już powiedzieliśmy nie, tak, od momentu, ale... o momencie hmm. egzystencji w którym ludzkość się znajduje no więc w tej chwili przy takiej technologii jaką mamy absolutnie to jest dla mnie niedopuszczalne żeby konia nadużywać tego konia zamęczyć na śmierć żeby on ciągnął jakiś wózek, w którym siedzi 21 osób. To jest, to jest dla mnie bestialstwo. nie musieli pójść do morskiego oka. Tak, bez względu na to, co ludzie wiesz. sobie o mnie myślą. Mnie to w ogóle nie interesuje, co oni sobie o mnie myślą. To jest dla mnie bestialstwo. I przyjdzie taki moment, kiedy oni się będą musieli drugi raz wcielić. Po tamtej stronie świadomość się otworzy. Oni zrozumieją, że to nie tak. Więc żeby zrozumieć, narzucą sobie pewne rzeczy w następnym życiu. A to będzie bardzo bolesne i bardzo nieprzyjemne dla nich. Nie będą wiedzieli dlaczego. Powiedzą, ale mam pecha w tym życiu. A to nie żadna kara, tylko odrobienie, jakby to powiedzieć, lekcji, która jest potrzebna człowiekowi. Ale lepiej, żeby takiej lekcji nie było, bo w którymś momencie świadomości już możemy to w inny sposób odpracować. I. W... Cyrki, tak samo, to jest takie samo moje zdanie, bo tam zwierzęta były katowane, po prostu katowane, żeby je podporządkować. To nie było na zasadzie miłości, chociaż zdarzało się, że kontakt takiego kogoś, kto w cyrku pracował, to on te zwierzęta tak kochał, że te zwierzęta były mu całkowicie uległe, więc to nie możemy też unifikować jakoś, że wszyscy byli tacy sami. W każdym razie, po co to robić? Po co to robić? Uważam, że to nie ma najmniejszego sensu dla rozliwki ludzkiej te zwierzęta zniewalać. A ogród zoologiczny w tej chwili mamy ogrody zoologiczne, dzięki którym zwierzęta, które już wyginęły, tam jeszcze są. Jest wiele przypadków, kiedy z ogrodów zoologicznych, jakby to powiedzieć, utrzymuje się stado zachowawcze i wypuszcza się geny na wolność żeby zwiększać. Oczywiście można to zrobić poprzez rezerwaty zamknięte, ogrodzone szczelnie, tak jak Chińczycy to robią z pandami, ale to straszne są koszty, nie wszystkich stać na to, a globalnie nieraz w takim zoo zwierzę może zostać, jakby to być uratowane przed zagładą. Więc w tym wypadku ja to będę popierał, ale na pewno nie będę popierał, żeby złapać zwierzę, złapać taką papugę i ją zamknąć w zoo. Bo ktoś sobie chce o, o, oglądać tą papugę. Też mamy inną sytuację, kiedy te zwierzęta już któreś pokolenie, no i to bardzo dalekie pokolenie, nawet dziesiąte, piętnaste, dwudzieste, już się rodziło w tym zoo. Ono w życiu nie, nie było na, na zewnątrz. Jak gdyby je wypuścić, no to ono zginie. Więc to jest... Wątek dosyć szeroki. Na pewno nie popieram żadnego ogrodu zoologicznego, którym się zwierzęta złapie na wolności i wsadzi za kratki, żeby człowiek miał radość, sobie taką pseudoradość w oglądaniu tego zwierzęcia. Mamy w tej chwili wspaniałe programy National Geographic, Discovery, i inne podobne przyrodnicze, gdzie tam sobie możemy zobaczyć te zwierzęta na wolności, gdzie ludzie, którzy je kochają, kręcą. Po prostu kawałki z ich życia i lepiej to zobaczymy niż w zo, jakieś zwierzę, które jest sam Patrząc na tygrysa w klatce. Tak. A to nie jest jego, jego miejsce. Chociaż jeżeli patrzymy, że tych tygrysów mamy 200, na przykład gdzieś tam na Syberii, czy może już 180, no to lepiej, żeby on w tym zoo przetrwał, bo może przyjdą czasy. Że będzie go można w szybki sposób rozmnożyć, kiedy zostanie ujawniona technologia, niż żeby on całkowicie wymarł. No ale to jest dużo ważenia. Waga bytu tu jest bardzo delikatna. Ja A pamiętam, na tej wadze bytu trzeba wszystko ważyć w swoim życiu. Ja pamiętam, jak kiedyś patrzyłam na takiego wilka w Zoo we Wrocławiu, który. Miał taką klatkę małą i robił takie ósemki cały czas. I pozostawię ten obraz tutaj. Takie ósemki robił cały czas. Tak chodził po tej klatce, był w klatce. No i już. To jest choroba psychiczna już w tym momencie. I nic więcej już nie powiem, bo idziemy do drzew. Hmm. <laughs> Powiedział pan, panie Dariuszu, Dariuszu, <laughs> że drzewa mają ogromną wiedzę i moc. Przytulając się, można ją otrzymać, jeżeli człowiek jest na to otwarty i gotowy. Jak to robić? Czy może pan poprowadzić tych, którzy nie wiedzą, jak skomunikować się i zostać przez drzewo obdarowanym? Czy powinniśmy się drzewu wtedy zrewanżować? Może powiem, jak ja to robię. Ja nie przytulam się do drzewa, żeby od niego cokolwiek dostać, tylko żeby się z Nim zjednoczyć i połączyć. Żeby poczuć jego energię, a przy okazji dostaje informacje. Czasami dostaje, czasami nie. Może częściej nie dostaje. Rzadko dostaje. Ja od tego drzewa niczego nie żądam. Ja jej kocham i się do niego przytulam, bo czuję Jego miłość jak ona emanuje. Wydaje się, drzewo martwe, co ono czuje. A już naukowo jest to tak udowodnione, jak rośliny czują, że to już nie ulega żadnej wątpliwości. I ja nikogo nie będę zachęcał, żeby na siłę do tego drzewa podchodził i próbował od niego coś uzyskać. Ponieważ to, jeżeli uzyska, to będzie efekt uboczny jego miłości. I zjednoczenia z tym drzewem i zrozumienia, że jesteśmy wszyscy jednym. Wtedy, kiedy będziemy wysoko wibrować, raz, drugi, piąty, dziesiąty, na początku będziemy czuć się spokojniejsi, później zauważymy, że yy, no, mamy więcej siły, więcej energii, na przykład ktoś długo stał przytulony do drzewa. I nagle stwierdził, że następnego dnia się obudził o 5 rano i wcale nie potrzebował tyle snu. Zaczniemy takie rzeczy obserwować. Później się nauczymy otwierać kontakt z tym drzewem, żeby ta energia płynęła szybciej, ale nie na zasadzie, że ja się z tym drzewem połączę, żebym ja wyssał z niego energię. No ja niestety tak robiłem z gruszkami. Ja mam energię taką jak gruszka i wszystkie gruszki zasadziłem za dawnych lat. No nie chciały rosnąć. Jednak jedną gruszkę uchowałem chyba ze 25 lat, i ona miała dwa liście na rok. Ja nie żartuję. Dwa pierwsze liście wychodziły i to był koniec. Dlatego, że ja przechodząc koło tych gruszek automatycznie wysysałem z nich energię. Dopiero mi jeden człowiek odpowiedział, proszę pana, niech pan posadzi przynajmniej 100 metrów od siebie tą gruszkę. Bo pan przechodząc będzie to robił. Oczywiście, ja już teraz sadzę przy sobie gruszki, ale ja wiem, jak je otoczyć obiuskoilami, czyli jak zrobić im spirale z miedzi, jak kamień spolaryzować, żeby zabezpieczyć to drzewo przed samym sobą, bo nasza energia jest identyczna. Czyli jeżeli ja mam mocniejszą energię, to w naturalny sposób będę wysysał z tego drzewa. Tak samo jak jest olbrzymi jakiś dom, olbrzymie drzewo, tak tam na zdjęciu stałem koło mamutowca, takiego największego w Polsce, jaki się zachował. To po prostu nic od tego drzewa nie żądam. Niczego. Ja Jestem szczęśliwy, że mogę być do tego drzewa przytulony. No i później się nauczę zamykać kontakt, bo wiem, że to jest niedobre dla tego drzewa. To jest tak jak kontaktowanie się z istotami po tamtej stronie. Nawet z tymi, które stąd odeszły krótko po śmierci. Tego się nie powinno robić. Chyba, że one same tego chcą, a nie wywołać taką istotę i ją zostawić. Dlatego tak samo z drzewem powinno się, czy z rośliną, zamykać ten kontakt. Ale nie jest to na zasadzie brania czegokolwiek. Ja bym wręcz chciał dać coś. Wiem, że jestem za malutki, żeby takiemu drzewu coś dać, ale mogę się do niego przytulić i powiedzieć mu: Kocham cię i jesteś taki sam jak ja. Jesteśmy tym samym na tej ziemi. Nie różnimy się niczym. A system porozumiewania się drzew i roślin między sobą to już jest magia nieprawdopodobna. Takie drzewo wie, kiedy idzie myśliwy, kiedy on zaszczelił zwierzę, to w promieniu 10 kilometrów każde drzewo drga. Każde. Ja nie podejrzewam, żeby 10 kilometrów od miejsca wyszczału było słychać ten wyszczał. Nie mam pojęcia nawet. To jest tłumione jak jest gęsty las, to, to jest tłumione, więc tam ileś kilometrów, a tak daleko nie. A drzewa drgają, one to wiedzą. Drzewa się wspomagają same. Jak jest drzewo chore, to inne drzewa tego samego gatunku wspomagają to drzewo. Nawet jak ja myślę, że mało kto wie, że drzewo w lesie dajmy na to mamy łęk bukowy, jakiś puczynek, która jest wiekowa. I leśniczy stwierdził, że to drzewo już jest umierające, ono już jest stare. I na wszelki wypadek, żeby, bo drzewo, które już ma mniej energii, tam dostają się różne insekty, które mogą no, być niebezpieczne dla ogółu lasu, i każe ściąć to drzewo. Ale jeśli to drzewo jeszcze żyło, to ono żyje jeszcze przez następne wiele lat, póki ten korzeń nie zostanie wyrwany, ponieważ inne drzewa zasilają to drzewo. Nawet jeśli ono nie ma szans już jakimś martwym pąkiem odrostem odrosnąć. Ale niejednokrotnie widzieliście Państwo, że drzewo zostało ścięte, a obok wyrasta nowe, z korzenia tego drzewa, bo jest zasilane. No więc jak może wyrastać na przykład po roku czy po dwóch, skoro nie ma fotosyntezy? To teoretycznie jest to wykluczone. A to drzewo odrasta po dwóch latach po trzech, nawet y, y, uważaniu, jakieś po pięciu latach, ponieważ. Inne drzewa zasilają to drzewo i ono dalej żyje. Teraz ten pień, który został, to oczywiście nie każde drzewo. To ja musiał być w lesie, pokazać, jak to wygląda. No bo takie samotne drzewo, no to, to ono umrze. W każdym razie to drzewo, które jest wspomagane, no patrzymy, suchy pień stoi. Ale bierzemy, obcinamy mu 5 cm, a pod spodem jest zdrowa tkanka żywa. No to jakim cudem, skoro nie ma fotosyntezy? Ponieważ jest to przekazywane przez korzenie innych drzew, które są obok. A drzewo potrafi puścić na wiele set metrów korzeń po powierzchni. Wiele set metrów. Także troszeczkę jest to inaczej niż mogą się ludzie spodziewać. Jest to bardzo piękne. Ja dzisiaj szłam sobie przez las, znaczy kiedyś tam był las. W jednym miejscu, w którym kiedyś był las, teraz jest gołoborze, bo wszystko jest wyrypane, bo to nawet trudno nazwać jakąś gospodarką, to po prostu jest wyrypane. I na środku stoi taki wielki Bóg. No i on mnie dzisiaj zawołał. Przywołał mnie, połączyłam się z tym bukiem i on mi mówi: Słuchaj, zobacz. Na mnie wiszą kawałki moich braci. Popatrzyłam, a na górze w koronie. Zostały właśnie fragmenty tych drzew, które były obok, i zostały ścięte. I to drzewo mi mówiło: bo to Właśnie Bóg był, czy ty widzisz, że ja na sobie dźwigam moich zmarłych braci? No i tak to właśnie chciałam to powiedzieć, żeby odnieść się do tych wycinek, teraz, które są takich masowych. To jest już grabie, grabieszcza <noise> gospodarka. I żal patrzeć, płacze serce, bo drzewa to społeczności. Myślę, że zostawimy naszych słuchaczy z tą refleksją darku. Nie chcę Cię dzisiaj zamęczyć, bo jesteśmy już w trzeciej godzinie tej audycji. Myślę, że czas się pożegnać, a jeśli nasi słuchacze, którzy Ciebie kochają, bo ja miałam wiele próśb o to, żeby z Tobą taki wieczór pytań poprowadzić, będą chcieli drugą część takiego wieczoru pytań i odpowiedzi, to niebawem się spotkamy znowu na następną turę pytań, na następną serię. A dziś chyba trzeba się pożegnać. Czy chciałbyś coś powiedzieć na koniec? Chciałem powiedzieć, żeby mnie nie traktować jako alfa i omega. Jestem normalnym, maluczkim człowiekiem, tak jak każdy inny na tej Ziemi. My się nie Wszyscy różnimy. Jesteśmy od, świetliści, od ale ty nic. widzisz jaśniej. <noise> Więc już tak nie, nie wiem, czy Widzę jaśniej, jestem w jakiejś, w jakiejś innej klasie której podejrzewam każdy, kiedyś do tej klasy dojdzie. Nie, nie, nie ma takiej opcji, żeby nie. To jest niewykonalne. Jeśli tylko będzie chciał. Jeżeli Myślę, potrafię... że tego, Do tego masz zachęcić, to. żeby właśnie chciał. To, to jest moja rola, między innymi, żeby zachęcić do wznoszenia się. Jeżeli mogę w czymś pomóc, jeżeli mogę pewne rzeczy wyjaśnić, oczywiście wyłącznie z tego punktu widzenia, z którego ja jestem w stanie spoglądać, mam taką cichą nadzieję, że. Już dawno się uczyłem tego, żeby patrzeć z dalekiej perspektywy na różne rzeczy i się podpinać pod pewne energie. Dzięki temu, tak jak Ty z tym bukiem, możemy pewne rzeczy dojrzeć i przekazać to ludziom. Praktycznie przekazać rzeczy, o których się nigdy nie mówiło. Dopiero się zaczyna. A dzięki temu przyspieszyć ich rozwój, no to jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to zrobić. Ale nie ja jestem jest i omegą i... Nie? 900, nie, nie ludzi się, słuchaj, 900 ludzi cię stale słucha, czyli znaczy, że ty masz do kogo mówić, wiesz? Na tym się skupię no na się tym, cieszę. żeby skromnie podkreślać, że tak naprawdę to nie masz nic szczególnego do powiedzenia, bo to nie jest prawda. Bo gdyby tak było, to ja bym ciebie tutaj nie zapraszała i nie byłoby to dla mnie ważne, że moja bratnia dusza, jedna z wielu się tutaj na tym strumyczku objawiła, jest sobie i po prostu pokazuje nam to, co trzeba zobaczyć. Andy, jesteś tam? Pokaż się. Jestem, Andy. jestem. Słucham was, słucham. Cał, wy, wytrzymałem e, e, całe... Pięknie realizujesz. Prawie, Bardzo prawie dwie i wnętrze. pół godziny. Tak, tak. A, ale wiecie co? Tak jak właśnie rozmawialiście o zwierzątkach, no to dokładnie, może nie co do dnia, ale rok temu e, odszedł mój kotek. Czekajcie, może Melanie. tak... Melanie. ja... Czy mogę wam pokazać te zdjęcia mojego kotka? Zawsze. Na koniec. To jest właśnie mój kotek. Ona była cudowna. E... Przyszła do ciebie sama. Tak, tak, przyszła, przyszła. No i właśnie rok temu odeszła. Nagle. Tak jak przyszła nagle. Sama zdecydowała. Tak, tak, tak. Z tym, że nie wiemy, czy ktoś jej nie pomógł, prawda? Bo to... To był kotek wychodzący, prawda? A czekajcie, tu znalazłem, no, polski samolot nad nami leciał. Okay. tak, sorry, sorry, to, to akurat. Bo a ja mieszkam nad, tutaj blisko lotniska. Ale to, to z, zdjęcia z Facebooka dlatego tak wyszło. Z a... jego Facebooka. Mówimy osrany Facebook. Tak, tak. tak. <laughs> Nagle tak, tak szybko je znalazłem. Tak szybko je znalazłem na, na, na Facebooku. Więc... Współczujemy ci bardzo. Współczuj nam też wszystkich zwierząt, które odeszły ja, jak sobie robiłam taką listę moich bliskich, którzy odeszli, żebym nie zapomniała o każdym pomyśleć codziennie, po to sobie napisałam, bo ja mam sporo tych bliskich, którzy odeszli. To na tej liście są moje zwierzęta też. Słuchajcie, dziękuję Wam za ten magiczny wieczór. To był magiczny wieczór. Myślę, że wielu ludzi odebrała to w ten sposób, że poruszaliście tematy, które są. Esencją są pestką naszego życia, a tak naprawdę 99% społeczeństwa nie zwraca na to uwagi, bo się interesuje polityką, jakimiś tam pierdołami, a tak naprawdę to my jesteśmy właśnie tą energią, która się no nie przekształca, bo energia się nie przekształca, tylko kształtuje może nie? i przechodzi gdzieś tam dalej na, w inne wymiary. zmienia formę, zmien zmienia formę. Przekształcasz się, no, tak? No właśnie, właśnie. Więc, więc to było bardzo ważne, te prawie dwie i pół godziny, prawie trzy, bo dużo ludzi, którzy Was słuchało, może odebrało to właśnie w taki sposób, jako um, taki kolejny super przekaz, który będzie kształtował ich dalsze życie. To Mam nadzieję. Ok. Mam nadzieję. Ja myślę, że Dariusz jest wspaniałym nauczycielem. Bardzo ludzie z nim rezonują, więc jestem bardzo wdzięczna, że się zgodził mówić, no i że możemy tutaj doświadczać jego mądrości. Aż tam taki mądry, to ja nie jestem. Przestań, przystań. przestań, przestań. Dziękujemy bardzo, kochani. Niebawem się widzimy znowu. No, a jak macie pytania jakieś, to po zakończeniu live'a otworzy się sekcja komentarzy. Tam można pisać pytania, ja będę je sobie zbierać i jak będziemy mieli Dariusza kolejny raz, to będę je w Waszym imieniu zadawać. You, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Dobra. Ci bardzo. I Kinze również. Właśnie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kingę tam za kulisami, a ja no kończę ten live i do następnego razu. Żegnajcie. Do następnego razu. Dziękuję Monicko, serdecznie. Pa, pa. Admini. Dzięki.